Milioner, gość z okładek Forbesa, rekin biznesu i sumienie narodu. Oraz jak się okazało słuchacz realcastu, co mnie bardzo miło zaskoczyło. Myślę, że Friza bardziej przedstawiać nie trzeba. Jak ocenia swój roast, jakich youtuberów nie trawi, jak wyglądają prawdziwe relacje w ekipie, jaki ma stosunek do niejasnych przeszłych sytuacji wizerunkowych, no i czemu zaczepiał Kaspra Błońskiego. Tego wszystkiego dowiemy się dzisiaj. Jesteś gotowy na tego rozstać, czy nie? Bo jutro jest. Eee, wiesz co? Wczoraj pisaliśmy ten. Mój roz, wczoraj pisaliśmy. Tak, ty też? Tak, tak. Tam mamy pomoc od komików i to wygląda tak, że mamy wymyślić swoje żarty, a wcześniej dostaliśmy od nich taką pulę, z której każdy sobie wybierał. A wiesz, ja miałem straszny rozpierdziel teraz, nie? Byliśmy na wyjeździe, montowałem dokument, nie miałem totalnie czasu, żeby na to spojrzeć w ogóle, więc wczoraj przygotowywaliśmy wszystko, mieliśmy próbę też. No i na tej próbie ludzie się uśmiali, jak występowałem. Ale tylko w momentach, jak się myliłem. <noise> więc w sumie y chyba mi średnio poszło. O nie. Yeah. Ale, ale wysłaliśmy to do poprawki i dzisiaj się uczę. Dzisiaj się uczę strasznie, no i zobaczymy, no. Czy jest. Dobra, żeby widząc, wytłumaczyć sytuację. Nagrywamy to dzień przed Rostem, tak. więc sobie. Chciałem Cię zweryfikować, co powiesz, <noise> bo teraz ludzie sobie myślą, ale ten roz był był dobry. I sobie porównują to z tym, co teraz mówisz, nie? Dlatego znam, że to będzie całkiem ciekawe. Ja jestem też taką osobą, że jak, 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 jak jestem w takim, takiej sytuacji stresowej, z której nie no. ma wyjścia to potrafię dać z siebie 1000%. Z jakiegoś takiego powodu, wiesz, okay. jakiś instynkt się włącza, jakbyś miał zaraz umrzeć i wtedy po prostu dobrze mi idzie ze wszystkim. Jakoś tak mój mózg działa dwa razy lepiej. Mam wrażenie, tak właśnie u Wojewódzkiego było. Pamiętam, że jak wyszedłem stamtąd, to to czułem się tak zmęczony, jakbym przeszedł naprawdę najtrudniejszą rozmowę kwalifikacyjną w życiu, że wiesz, wy, wy po prostu wykorzystałem 100% możliwości swojego mózgu, żeby tam wystąpić. Tak się czułem i tak, tak mam, jak właśnie są jakieś takie, szczególnie wystąpienia publiczne czy coś, nie? Ale jesteś dobrej myśli raczej, raczej idziesz na pewniaku. Nie, Kompletnie no na, nie, nie? Nie, tak, tak, dobrej myśli mówię, że nie, no, że na chillu, że to się uda, nie? Tak, no, dobry jest ten tekst, to, co, co zrobiliśmy są tam jakieś moje żarty, są tam żarty od komików, połączone, to jest wszystko wszystko wyreżyserowane, wyreżyserowane nie ma nic zaplanowane, wszystko jest zaplanowane, nie? Czy na takim roście no. masz masz tekst napisany i trzymasz się go, bo ciężko byłoby się tego na pamięć nauczyć, ale też są, wiesz, jakieś elementy takie, że trzeba przeaktorzyć troszeczkę, co troszeczkę trzeba zaimprowizować. Wiesz, najlepsza improwizacja to jest taka, która jest zaplanowana, nie? Mhm. Czyli masz w punktach, co masz robić i pod to no grasz. Tak. tak jest najlepiej i mniej więcej tak tutaj wszyscy działamy sobie w tym rochcie, nie? Trochę planu, trochę spontanu. Tak, Wyjdzie coś po środku. Tak, jak idziesz na przykład na występy y, komików jakichś, y, nawet tych najpopularniejszych w Polsce, to oni mają cały program przygotowany, nie? Tam wszystkie żarty są przygotowane, oni mają wyuczone je i, 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 i do... Z tego, co mają zapamiętane, po prostu to na żywo, bo za każdym razem trochę inaczej opowiadają. Nie, właśnie taka zaplanowana im improwizacja. I tak to Jasne. wygląda w tym świecie. Co, so, Efiroziol? Ja ci powiem, że do ciebie, jako do gościa, podchodzę trochę inaczej. Fajnie, że mamy prze prze przelecony już temat roastu. W ogóle, czy jest coś, o czym bardziej chciałbyś pogadać, czy nie? Czy nie ma takich rzeczy, w, czym, w których czujesz się lepiej, w których czujesz się gorzej? Wiesz co? Czy są rzeczy, w których lepiej, a gorzej? Chyba nie. Wydaje mi się, że możemy rozmawiać o wszystkim. Ze względu na przykład na ochronę interesu inwestorów yy, musimy uważać na to, co... To mówimy. Ja. <laughs> Tak? tak. Yy, ale te, tak, no, no między innymi właśnie, jak, bo ty kupiłeś już na giełdzie. Na, na New Connectie, no. Tak, 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 tak. A szczególnie yy, tym bardziej ty, tych inwestorów naszych wczesnych. Yy, no, żeby po prostu nie powiedzieć czegoś, co może wpłynąć negatywnie, albo może wybrzmieć negatywnie, no bo jakby myślę, że... Raczej nic negatywnego nie chcemy zrobić, chcemy zrobić same dobre rzeczy, ale wiesz jak to jest. Plus do tego KNF nam siedzi na głowie, więc jakbym na przykład no zachęcił do kupna y, akcji, tego nie mogę robić, nie mogę oficjalnie zachęcać do, do tego, to może mi wjechać na HTKNF i płacić karą pół miliona. No właśnie, no nie jest to już taka łatwa jazda, no jak robicie tam bańki i nie wiadomo ile kasy i to macie już takie umowy, takie, nawet nie wiem co to jest ten KNF stary, ja nie byłem na takiej lizy. Ja Komisja nie... nadzoru finansowego. No, A, okay, oni dobra. siedzą nad całą giełdą, wiesz co, chodzi no. Żeby... Jakieś lewe akcje Tak, tak, pilnują, żeby właśnie No bo wiesz, to jest, to jest jednak Rynek kapitałowy, tutaj dzieje się Dużo rzeczy spekulacyjnie, więc Żeby uniknąć sytuacji, w której Nie wiem, prezes jakiejś firmy Mówi jedno, kurs leci do góry, on gdzieś Sprzedaje akcje, później jednak okazuje się Że coś, no wiesz, no po prostu Oni trzymają nad tym pieczę, żeby Wszystko było legalnie i żeby każdy miał Takie same szanse dotarcia Do informacji, no nie? Tak żeby po prostu każdy miał równe szanse na giełdzie. Czaję. No to prawilne gadanie mamy już skończone, już wiemy, dlaczego nie polecą pewne pytania. Nie no, żartuję. Tak naprawdę nawet nie Polecić zamierzam... mogą, wiesz, jak ja nie mogę na coś odpowiedzieć, to po prostu powiem, Ta. bo nie, nie uważam, żeby to było coś złego. Są rzeczy, Ta. o których się zwyczajnie nie mówi, bo nie można i tyle, nie? Jasne, to jest okej. Okay. Ja te, powiem ci szczerze, powiem to jeszcze raz, bo powiedziałem to już za kamerami, powiem to teraz do kamer, no część widzów się pewnie rozczaruje, ale ja ten podcast trochę widzę w formacie niedramowym. To znaczy, można byłoby Cię tutaj przepytać właśnie te wszystkie niewygodne pytania z komentarzy, właśnie typu mikser, typu wersow, typu jakaś kasa, ile zarabiacie, coś tam. Ludzie chcą takie rzeczy wiedzieć i może też nam się uda przez nie przelecieć, ale tak szczerze, ja tę rozmowę widzę kompletnie inaczej. bo, bo Ale samym... to są rzeczy, o które tak każdy by zapytał. Każdy trochę, by nie? zapytał. No. A ja właśnie tak spędziłem nad tą teczką trochę więcej i tak miałem takie. A zapytam cię o rzeczy, o które ci ludzie by właśnie nie zapytali. No. O takie rzeczy ciekawsze, bardziej głębiej. Ale zaczniemy sobie powoli. Dużo się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, nie? No, sporo, sporo. Sporo się zmieniło. Sporo się <noise> wszystko, wszystko się zmieniło w sumie. Ja chciałem w tym zwrócić uwagę kontekście. na to, jak się zmienił ten pogląd, stary, że jeszcze te dwa, nie no, dwa, trzy, cztery lata temu nagrywaliśmy petardy z garnkami, a tak, teraz tak, siedzisz tak. tutaj? J jazdę na hulajnodze, no. Jazdę na hulajnodze jeszcze z Kingą było. Yy, tak, i tromba były z nami jeszcze wtedy, nie? To może bardziej sprecyzuję pytanie, żeby przyspieszyć trochę tutaj fajne odpowiedzi. Jaki okres. Te, tej całej historii wspominasz najlepiej. Kiedy tak naprawdę ty byłeś najszczęśliwszy? Czy teraz jak tak dużo za, za, zasuwasz czy, czy myślę, wcześniej? Nie, myślę, że najszczęśliwszy byłem w trakcie Pokémonów, wtedy, no. bo wtedy zadziała się jedna rzecz, która, która, która już się nigdy nie zadziała w moim życiu. Otóż poczułem, że. Bo wiesz, wcześniej były jakieś mniejsze, większe sukcesy, ale wtedy na Pokemonach poczułem, że mam szansę i to taką realną, że jak ja ją wykorzystam, to naprawdę mogę z tego mnóstwo wynieść i wtedy to poczułem i wtedy, no największe uczucie spełnienia w życiu czułem wtedy, mhm. później e, też bardzo duże, ale no nieporównywalnie jednak mimo wszystko, w serio, na tych Pokemonach to było niesamowite dla mnie, to był dla mnie jakiś totalnie przełomowy moment, jak, jak zrobiliśmy dom ekipy, no to wtedy to był kolejny moment, gdzie czułem takie też duże uczucie spełnienia, i, I teraz, jak jak, jak zakończyliśmy sezon, wyszedł, to, wyszło to wszystko, ja się stresowałem. Jak to wszystko wiesz, y, ludziom się spodobało, to myślę, że się cieszyłem jeszcze bardziej niż, niż jak zaczęliśmy dom ekipy. Ale jednak nie bardziej niż na Pokémon. Okej, okay, właśnie, to mnie ciekawiło. Pokémony czy... na pierwszym miejscu, sezon trzeci na drugim miejscu. Początek y, domu ekipy y, myślę, że na równi z końcem zeszłego sezonu. To są takie trzy momenty, ale jednak Pokemony, największe, naj, największe szczęście wtedy faktycznie czułem. To mnie zajebiście ciekawiło, czy właśnie to jak teraz jesteś najwyżej, masz najwięcej kasy, najwięcej wpływu, to czy teraz to idzie w parze z tym, że jesteś tak zajebiście szczęśliwy, czy nie do końca tak jest, nie? Ale pytasz o to, czy, yy, czy teraz... przynosisz szczęścia, tyle, czy... Czy, czy, po, czy jestem szczęśliwy? Na pewno jest. No, w sumie to jest dobre pytanie, czy jesteś szczęśliwy aktualnie. No, myślę, że bardzo, myślę, że bardzo. No. Okej. Okay. Ale to nie jest mimo wszystko ten najszczęśliwszy taki pik. No nie, no No, no tak nie, jak no, powiedziałeś, Pokémon. Tak, tak, tak. No, jeśli chodzi o, 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 o moment, w który, który był związany z tą całą YouTube'ową e, częścią mojego życia, no to zdecydowanie Pokémony to był, to był moment, no, okay. w którym czułem to szczęście najbardziej. Dobra, no, to bo to był ci... stary, serio. Pamiętam, jak dzisiaj stałem sobie, wiesz, na moście grunwaldzkim, tam masz taki widok na Wawel. E, byłem chyba wtedy właśnie z Kingą albo sam, nawet nie pamiętam, ale. Stoję sobie, wykluwam te jajka do Pokémonów, Stary, trzymam ten telefon i tak myślę, ale zajebiście, nie? No. Ale zajebiście, stary, że wykluwam pana jajka. Ktoś się tam śmieje, ale wiesz, dla mnie to jest straszna zajawa. Mam z tego kasę i widzę, że w tym jest potencjał i, że, i wiem, że go wykorzystam, jak tylko dam z siebie 100%. I to było, ja się wtedy pamiętam, rozpłakałem przecież sprawa, serio. W ogóle każdy tyber ma chyba taki pik szczęścia, jak właśnie wchodzi na te kilkaset tysięcy subów i to z kilkaset tysięcy powoli coraz szybciej rozwija się, rozwija się w milion. Tak, I... zawsze te. Pierwszy pik, taki, tak. taki, który faktycznie odczuwasz, on jest zawsze taki najmocniejszy, tak. nie? I wtedy robisz najlepsze wiusy, masz najwięcej. Znaczy wtedy. Pewnie teraz robisz nawet lepsze. W każdym razie, cofnijmy się jeszcze trochę. Kogo oglądasz z polskiego YouTube? Tak? Kogo pamiętasz, że tak naprawdę, naprawdę zajebiście oglądasz? Wszystkich. Ja oglądałem ciebie, jak miałeś stare tysiąc wiusów i rzuciłeś filmik na hajsowników. Tak? Oczywiście, znaczy, że tak. tak. Nie masz kogoś, ktoś tak zajebiście zainspirował, kto był tak. Kogo tak naprawdę pamiętasz, że mógłbyś powiedzieć, wow, ten ziomek. Zainspirowałem się nim trochę. Kurde, z, wiesz co, to, to z polskiego YouTube'a. Daj mi chwilę się zastanowić, bo wiesz, ta perspektywa się tak zmieniła, że muszę się naprawdę wysilić, żeby powiedzmy cofnąć się myślami mhm. wręcz do tego momentu, jakby kto był dla mnie takim e, ta, ta, taką inspirującą osobą. Myślę, że Rezi, myślę, że Steward na pewno, no. Blowek też, blowek też, no, blowek też, blowek. Blowek kiedyś mam wrażenie bardzo śledził, chyba ja miałem takie wrażenie, że najbardziej tak potrafił odkryć trendy nowe. Wiesz okay. co chodzi? Raz, ze Stewartem razem, Resi, ma mam wrażenie, zawsze był troszeczkę, troszeczkę wolniej od chłopaków we dwójkę. Blowek wydawało mi się, że jest najszybciej, i no i to, to mi w nich imponowało, że oni, kurde, zawsze te trendy, oni zawsze nagrywali to, co trzeba było nagrać, wiesz mm -hmm. co chodzi? I to było takie wow, oni to czują, oni wiedzą, jak to robić, nie? I to mi, to mi tak imponowało. Okej, okay. a potem wszedłeś, ty i pokazałeś, nie, robimy inaczej. <grystanie> nie no, bez lizania. Bo dążę do tego w tym temacie, bo chciałem cię zapytać, bo na pewno wiesz, z kim ci się nagrywało najlepiej, z kim najgorzej. Bo na pewno masz różne przeżycia z nagraniami, bo ta perspektywa się zmieniła. i ja chciałem podrążyć tą perspektywę no, właśnie. wiesz co? Najlepiej, no to mi się nagrywało z ekipą, nie? <grystanie> no dobra, <grystanie> Dlatego są, no. ale pytasz o nieekipowych twórców, tak, tak? Tak, 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 z krosików. E... Bo miałeś okres krosów mocnych. Okej, okay, myślę, że z wibrosami się fajnie nagrywało, ale nie wiem, poznajesz wibrosów bardziej? Tak, tak, tak. Z nimi jest taki problem. Ja już im to mówiłem wielokrotnie, więc mogę powiedzieć publicznie, że oni są mega śmieszni. Tylko, że to jest podobny case do, do, do zdupy. On też jest mega śmieszny. Ale jak spotykasz się z nim, z nim już dziesiąty raz i on dalej wałkuje te same żarty, to to jest takie: o nie. Jest, coś Proszę, takiego. przestań. I z vibrosami też. Oni, oni mają taki vibe, że oni są cały czas, oni cały czas żartują. I w pewnym momencie zaczyna ci to męczyć. Bo mówisz im, chłopaki, proszę, przestańcie już żartować. Ja chcę po, pogadać na poważnie przez 5 minut. A oni. <gadamy> na no poważnie no to dobra gadamy na no poważnie i dalej żartuję a ty mówisz k*wa nie ach jeszcze jest trzech i ten żart tak, się ciągnie i tak cały czas nie więc ale, ale generalnie z nimi, się me, z nimi jest mega fajny vibe'ik, z nimi też dużo nagrywaliśmy ekipą całą myślę że myślę że to jest to, 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 to jest to z drezim też się fajnie nie no w sensie jest strasznie dużo ludzi z którymi, z którymi mi się dobrze nagrywało. Właściwie właściwie. Ciężko by mi było stwierdzić, z kim mi się źle nagrywało, ale mam, mam kilka typów, właściwie jeden w głowie, zaraz zobacz, pomyślę, czy jest Strzel więcej. dla mnie, będzie ciekawie. Eee, no, na pewno miałem słabe odczucia przy nagrywkach z Feedlovers, wiesz? Mm -hmm. Szczególnie z, e, nie z Mateuszem, ale z Pamelą. Pamelą? Chyba Pamela pa, pan... albo Paulina, ale pewnie Pamela, tak jestem. Pamelą. Chy chyba Pamela. No? Ta tak, tak mam skarżenie albo jedna, ale chyba Pamela. Dziwnie do nas podeszła, tak trochę z góry nas potraktowała, tak. Mateusz widać, że wiedział jakby kim jesteśmy, ona tak przyszła, wraż M miałem wrażenie, że tak mam nas i na zasadzie nawet nie wiem kim jesteście i jakby okej, okay. nie, nie chcę, żeby ktoś wiedział kim jesteśmy, ale chociaż wiesz, jak się zgodzili, żeby coś tam z nami nagrać, to oczekiwałem, że będzie jakaś, jak, jakaś w, to, w tym wszystkim jakieś zaangażowanie i tego nie czułem z jej strony, więc to na pewno, a tak oprócz niej yy, no to ze Stewartem się fajnie nagrywało, ale na przykład Wiesz, my nagrywaliśmy odcinki do mnie e, e, na kanał i do Stewarta u mnie na wsi i skończyliśmy tam odcinek, to było jak my robiliśmy największy basen slime, a coś tam do Stewarta na kanał. I Steward poszedł się kąpać, no i to my tak zostaliśmy z tym basenem i tak No trzeba to posprzątać, no i wiesz Ja, trąba, mój tata, moja mama sprzątaliśmy za Stewardem No i to było takie... Ale poczekaj, u niego czy u ciebie? U mnie Aha, bo on chce, zrobił basen do siebie, film Tak I po nim nie posprzątał u I po, ciebie I powiedział, że musi się ogarnąć, bo on jest taki zmęczony I, I posz... pojechał? Czy posz... Nie, on poszedł się A. myć I jak my sprzątaliśmy, cały czas się mył, no to też było takie like, Steward, kurwa, mogłeś pomóc nam, nie? Posprzątać, ale Nagrywki same były w porządku, no Steward jest Steward ogólnie jest w porządku, ale czasem, właśnie tak, e, brakuje mu takiego jednego pytania, pomóc wam czy coś, ale... No to tak, czuję co chodzi. Ale no, to mój... nie było, że mi się źle nagrywało. Nagrywało mi się dobrze, nie? Ja się trochę mu nie dziwię, bo tak jak sobie patrzyłem kiedyś na te nagrywania, twoje pierwsze takie mocne nagrania właśnie z pasenami, z kulkami, to zawsze było... Kwa, kiedy ten typ ma czas to sprzątać? W sensie, tam jest więcej sprzątania czasami niż nagrywania tego... <laughs> Był często, gdzie bo... wyrzucić 500 litrów kiślu? No stary, no tu... gdzie to zutylizować? To do kija wylałeś? Co ty z tym zrobiłeś? No i tak nie zrobiliśmy. Zostało zutylizowane w miejscu, w którym. W lesie. Wiozłeś tą kiją małą pewnie 180 do lasu wiadrami. Nie było tak. E, do lasu na pewno nie. Nie, nie, nie. Zostało. Zjedzone. Tak. Wypite. Z basenu. Z Kingą mieliśmy później, wiesz, przez miesiąc zapasy w, w tym. w, w, w lodówce. Okej. Okay. Śmieszki i orzeszki. Ja takim pytaniem, kluczem całego tego wątku jest to, czy. Jak byłeś jeszcze mniejszy? Czy ktoś się tak totalnie zlał odrzucił, że nie chciał z sobą nagrywać? Mnóstwo osób. Kto? Dawaj, to jest moment w którym jeszcze wystrzelać. E, Remek, pamiętam sytuację. W której... Ile subów i kiedy pisałeś? To też ja jest już nie bardzo... spokojnie. Nie, to nie, nie było pisanie stare. Uwaga, to była bardziej hardkorowa sytuacja. E, Remek nie wiem, jak się tego wytłumaczysz, ale ja się z tego śmieję dzisiaj, ale, ale była taka sytuacja. E, Remek miał event w, jednym, w jednej z galerii handlowych. Ja tam też zostałem zaproszony, no bo jesteśmy z jednej agencji. Eee, też miałem, miałem jakieś tam aktywności i na scenie Rezi pomylił moją ksywę 10 razy pod rząd. Przez cały event nie powiedział do mnie poprawnie. O nie! Ludzie mu krzyczeli Kiedy to był? Już. Jaki to rok był? Stary, miałem wtedy milion subów. Co ty gadasz? Nie cały. To było meetup pewnie, bo wtedy współpracowaliście. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. To było przed meetupem. A, A. Nie pamiętam. Ja jestem słaby w takich datach chronologii, ale, ale wiem, że byłem tam ja. Rembol i Remo, i Boże, i Rezi. E, I Remek cały czas na nie mówił inaczej. Nie Te... pamiętam jak, ale cały czas mówił yes. inaczej. E, I to było takie smutno mi było wtedy, serio. Mi było było mi przykro, że, wiesz, ale... Pytanie brzmiało, czy ktoś, ktoś, I chce, coś ktoś jeszcze ktoś mnie czy tak, olał. Tak, tak, tak. Bo to, nie było takie ol, to było trochę takie olanie. Chodzi mi o takie, że wiesz, pisałeś, o crossa, miałeś, nie wiem, 500 tysięcy subów, ktoś miał milion pięćset i takie, a, ala, wiesz co chodzi? No, 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 że takie no. sytuacje były, bo to są, to są fajne takie sytuacje, na pewno takie były. Ale jakby jeszcze wracając do Remka, to to oczywiście e, ja bardzo lubię Remka, jest mega w porządku z e, Na Remek też ma swoje, sw, sw, sporo, sporo spraw na głowie, więc obstawiam, że z tego powodu. Chociaż uważam, że powinien zrobić na tyle research, żeby tak. ksywe osoby z tych, jest najwięcej Mała wtopa, każdemu się zdarza. Każdemu się zdarza. Wydaje mi się, że nie, nie pamiętam osoby, która, do której pisałem, a mi nie odpisywała. A były takie na pewno. Wiesz co, ja też byłem ja też byłem bardzo głęboko w świecie YouTube'a i wiedziałem, że... Jak napiszę do kogoś, to mi na pewno nie odpowie. Do Aigora wiem, że pisałem kiedyś i wiem, że mi na pewno nie, nie odpisywał, ale to nie miałem miliona, miałem stoka hmm. typu, nie? Hmm. Ale rozumiesz to z perspektywy. Tak, oczywiście. Ale no. w ogóle co myślisz e, z perspektywy czasu, że wiesz, jak jesteś teraz większy, czy masz jakieś myśli, a co teraz kupa, jak to w ogóle, jak, jak, to, jak to odbierasz teraz w tym momencie, jak jesteś większy i masz tych wszystkich ludzi, którzy kiedyś, wiesz, kiedyś byłeś od nich mniejsze, mogłeś ich próbować zaczepić, a teraz masz takie, ej. To teraz wszyscy się o mnie starają. Masz w ogóle taką przekminę, czy w ogóle o tym nie myślisz? Wiesz, co? My Mamy na tyle zamknięte, hermetyczne środowisko, że na co dzień w ogóle nie myślimy w takich okay. kategoriach, nie myślimy o tym w ten sposób. Wiesz, My w ogóle w ekipie nie myślimy o tym, kto ma więcej, kto mniej, tylko jakby wiesz, jak ktoś kogoś wskrwia, to wydzieramy się na niego, mówimy, że jest z. Nieważne, czy to jest ja, czy minimalik, hmm. nie? nie ma to jakby znaczenia, więc to, jaki ktoś ma kanał, czy tam cokolwiek, jakby schodzić zupełnie na drugi tor, więc nie patrzymy na to w ten sposób, no ale na pewno. Ja dopiero zacząłem to y, czuć i, i tak dostrzegłem tą no. zaletę, o której mówisz w momencie, kiedy chciałem pomóc chłopakom ze 110%. I na przykład teraz będą realizowali, nie wiem, czy ten film już się pojawi i albo, albo, albo już pojawił, taki y, po prostu odcinek, w którym będą zaangażowani inni twórcy, nie. Okay. I no mogłem to ogarnąć na 40. Mogłem stary. ogarnąć to tak. Nie? I no. to jest zajebiste, to jest zajebiste. Y, a tak no to my się mało, my mało nagrywaliśmy przez cały ten czas domu ekipy z. Ludźmi z zewnątrz, tak naprawdę, nie? No tak. Wy się trochę odizolowali... O Jezu, ale to będzie. No zrobiliśmy to, zrobiliśmy No Totalnie się odcięliście, stary. Ozozowaliśmy się. się. Nie, nie kompromituj mnie więcej, to będzie wycięte. Słuchaj, stary, dobra, to może taka ostatnia rzecz z tego wątku. Bo jesteś osobą, która może na to odpowiedzieć pytanie. Jesteś jedyną jedną z niewielu osób, której mogę to zadać. Co byś doradził twórcom w Polsce na YouTubie? Oglądać mój kurs. Nie no pytam poważnie, stary. Co robimy źle? Co robimy według Ciebie źle? W sensie okej. Okay, okay. No bo ty jesteś wyżej. No, mm -hmm. robisz największe wyniki, jesteś, masz najlepszą pozycję w polskim algorytmie. Na pewno jesteś adekwatną osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Jakoś, okay. czy jesteś w stanie rzucić jakąś ogólną radę? Żeby dużo nie powiedzieć, nie Myślę, za... że tak, myślę, że tak. Ogólna rada brzmi autentyczność. Okej. Okay. To jest moim zdaniem nasz. Największy ekipowy atut, największy. On przerasta całą resztę, bo gdybyśmy dalej byli tak samo pracowici, ale nie mieli tej autentyczności, nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. Czyli I... co? Walić wizerunki, idziemy w autentyczność. Nie do końca. Trzeba nie? to wszystko czuć. nie? Okay. Wiesz, ja też nie mogę mówić o niektórych rzeczach, ale ja sobie z tego zdaję sprawę i mówię to otwarcie. I, i jakby zawsze dużo lepiej jest, wiesz. Po prostu być, być szczerym, być, być w porządku i myśleć w ten sposób, żeby nigdy nie starać się okłamać albo jakoś oszukać ludzi, jakoś obejść, nie? Jeśli nie możesz o czymś mówić, to mówisz, że nie no możesz. Ta. Jeśli coś, jeśli się czymś inspirowałeś, mówisz, że się czymś Jesteś inspirowałeś, szczery. no i wy, no stary, no i co? Inspirowałem się, w, wiesz, nawet wybrałem kiedyś odcinek od y, tego, od y, Bista z megafonami, nie? Zdarzyło mi się, Było. zdarzyło mi się, no i... No dobra, no, no i co? No i no było, no Boże Święty, no i jakby. Okay. Ale powiedziałeś o tym w ogóle? Nie pamiętam, żeś to kupił. Ja nawet tam powiedziałem w tym odcinku, A. że on jest inspirowany. To jest okay. jakby, wiesz, ja zawsze byłem, zawsze do tego w ten sposób podchodziłem, że po co to wszystko, po co jakieś rzeczy tak, tak ukrywać, nie? Dużo fajniej i uważam lepiej. Jest mówić o tym i, 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 o, i, i pokazywać, że, że takie rzeczy się dzieją. Nie? Ja nigdy nie ukrywałem, kim się inspirowałem i dalej uważam, że to jest w porządku i że to jest ok, do momentu, kiedy właśnie nie zrobisz tak, jak ja zajęłem raz y, Mister Beastowi. Nie? Czyli mhm. inspirowanie się, branie, branie pomysłu i robienie go w swój sposób jest ok, ale nie branie jeden do jeden. Ale mi się też zdarzyło. No, każdy wiesz, mhm. robi jakieś głupie rzeczy, popełnia błędy, także jakby. Ten I widzisz. Sposób. Zawsze wam, zawsze wam to szło dobrze, ta autentyczność. I właśnie ale to zobacz, jest ta Ale jest możesz się do mnie doprowadzić, teraz? Powiesz mi, ale zaje***łeś. A ja powiem ci, no, no tak, no i co? No właśnie, i widzisz... Jakby, często... i co, mi, wiesz, co mi możesz zrobić? No nic, nie masz dalej argumentu. Tak. No, bo, no bo ja jestem szczery, ja jestem okej okay i wiesz... No właśnie. I, widzisz, I dlatego ludzie się czepiają właśnie tych niedopowiedzeń, jakichś tematów, które nie zostały rozwiązane, bo to podburza waszą autentyczność właśnie. Każda taka z***** właśnie, właśnie jak ten przypadek tego zdjęcia właśnie wersów i tak dalej, podburza tą autentyczność i dlatego ludzie grzebią. Nie mm -hmm. myślisz o tym? W ten sposób? Yy, no, no tak, no tak, no zdecydowanie tak. Dlatego... No ja nie będę chyba cię rozsmarowywał na tym temacie, chyba że chcesz powiedzieć... Możesz krótko powiedzieć jakkolwiek. O po że... no. Wiesz co? To, żeby Wera na przykład teraz się y, nie, nie odnosiła do tego, no to była gdzieś tam decyzja, którą wspólnie przegadaliśmy wszyscy i doszliśmy do wniosku, że ja, ja, jej, ja jej zasugerowałem, żeby o tym opowiedziała, ale, ale niech, niech ten temat już będzie taki... Niech nie będzie w tym emocji. Okay. I z jednej i z drugiej strony. I ze strony ludzi, i ze strony Wery. Niech po prostu... N niech temat opowie... ucichnie, ona wytłumaczy. Tak, bo to okay. jest zdecydowanie y, ważne, żeby... Podchodzić do rzeczy na spokojnie, nie, bez emocji, bo w emocjach można popełnić kilka błędów. Mogę powiedzieć tylko tyle, że kima zawsze dwa końce, prawda leży po środku, i na pewno to nie było tak, że wyrachcia kokolwiek szukać. No I tam tak. zbieg niefortunnych zdarzeń, jakaś głupia rzecz zrobiona, pod wpływem emocji niepotrzebna. To wszystko się skumulowało i dawało taką, tak, taki obraz, który nawet ja oglądając go, ja, ja uwielbiam stawiać się z perspektywy widza, jak oglądam swoje filmy to sobie myślę, co widz chciałby zobaczyć i, i zawsze tak robię, i tak samo robiłem w tej sytuacji, popatrzyłem na to i faktycznie, jak ja, ja tak jak odsunąłem się od tego, spróbowałem spojrzeć, wiesz, tak na to zdecydowanie obiektywnie no to wyglądało jakby wyrak chciała oszukać ludzi. No film Wardęgi jest totalnie pro, pro dla widzów po prostu, nie? Tak to wyglądało. A tak do końca nie było, ale ja nie będę okay. o tym opowiadał, no bo też wiesz, ja lubię opowiadać o sobie, w sensie inaczej, nie lubię opowiadać o innych, może w ten sposób. Nie, że lubię opowiadać o sobie, ale nie lubię opowiadać za innych okay. o czymś, nie? Uważam, że każdy powinien opowiadać y, o swoich rzeczach, nie ma co za kogoś mówić, tak? Okej, okay. Fridzio, to ja odpowiadając na komentarze, prosta piła. Zapraszam, jeśli chcesz, Werka zawsze możemy usiąść na fotelu, zapraszamy. Ale nie wiem, czy to już nie w nowym sezonie, ale jak coś. Myślę, że myślę, że chętnie, tylko, że Wera chyba miała zaproszenie do jednego z konkurencyjnych podcastów. Nie wiem, wiesz, gdzie się pojawi pie pierwsza, tam, gdzie było pierwsze zaproszenie prawdopodobnie. Okay. No to ja nie wysyłałem, no trudno. Ale, ale jest jakby, myślę, że na pewno zostanie rozpatrzone i, 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 i być może przyjęte nawet w jakimś, wiesz, odległym, odleg bardziej odległym terminie okay. niż najbliższy. Nie piszcie mi mi, że nie zapytałem, proszę bardzo. Lecimy dalej, a takim ciekawym pytankiem jest pytanie o twoją prywatność i twoją, twój wizerunek, ale już powoli sobie drepcząc po tych tematach, jak tam widzowie, napastują was teraz mniej, więcej? Nic co, nie, w ogóle nie napastują. Przyjeżdżają z drugiej strony Polski na przykład pod wasz dom? Myślę, że ograniczyło się to w co najmniej 85%, tak, tak mi się wydaje. Dlaczego? Z kilku powodów, mieszkamy teraz dużo dalej, Dojazd do nas z centrum trwa strasznie długo, szczególnie komunikacją miejską. Ile od Karyka mieszkacie? Autem w trakcie takiego typowego dnia pół godziny? W nocy da się w 15 minut dojechać do, do centrum. Ale autem, nie? A mhm. komunikacją miejską to jest, to jest młyn totalny, to jest przestrane. I nie dlatego nie Te, też nie ma. Mamy, mamy w ogóle cały dom teraz zrobiony tak, że wiesz, mamy tutaj bramę. Jest, kurde, strasznie długi podjazd i dom, którego mhm. nawet stojąc pod bramą nie widać. I ludzie nie, nie mają czegoś takiego, że podchodzą. W starym domu pod naszą bramą widziałeś, co mi, mikser i trąba robią w pokoju. No tak. Więc ludzie, wiesz, przychodzili... I namiot rozkładali. Namiot rozkładali na przykład, tak, była taka sytuacja. Albo nagrywaliśmy odcinki, to przychodzili zobaczyć, co nagrywamy. No bo się dało to rzeczywiście zobaczyć. Teraz już tak nie jest, więc nie przychodzą też. Czekaj, nie. czy wy wybieraliście dom z myślą o tym, żeby był bunkrem i nie dało się do was dostać? Czy to był jakiś aspekt, po który nie, braliście pod ogóle, uwagę? Nie, wiesz co, z domem, z domem było strasznie, strasznie trudno. I e, całe szczęście, że to się udało. To, cały ten plan, żeby te trzy części przejąć, bo początkowo już byliśmy w jednej, nie? Okay. Później się zwolniła druga, trzecia e, i, i całą chatę przejęliśmy, ale to naprawdę było trudne zadanie, żeby znaleźć tak duży dom na tyle osób. Jeszcze w Krakowie, w Warszawie było łatwo, patrzyliśmy na ogłoszenia, było ich mnóstwo. Chcieliście się przenieść? Nie. Nie, okej. Okay. Nie, nie. Tylko nie ma, nie, nie. My od zawsze mówiliśmy, że zawsze będziemy, będziemy wierni. A to jeszcze B... kiedyś mi mówiłeś nawet, że zawsze w kerka. Tak, że, że trzeba, trzeba pokazać, że nie trzeba być powiedzmy w centrum uwagi, żeby być powiedzmy w centrum uwagi, że tak to, że tak to nazwę. Odpowiadając Gdzie... na pytanie, mamy chillowo pod chatą teraz. Pod tamtą było ciężko, było blisko, a teraz... Yy, wiesz, zdarzają się jakieś sytuacje, że ktoś dzwoni, ale zawsze odpowiadamy, że nie, to też jest tak, że mamy właśnie sztywne zasady. I w końcu ci ludzie, wiesz, wiadomo, ktoś właśnie przyjedzie z daleka, no to się dowie, ale ktoś tam, ktoś tam przyjedzie, to powie swoim znajomym, że i tak nie wyszedł, nikt ani nic nie powiedział, więc ani nie zrobi zdjęcia, ani nic takiego. No jak ktoś przyjedzie z chorą córką z drugiego końca Polski, to może, ale... No tak, to okay. wtedy, wtedy się zastanowię, ale generalnie, generalnie mamy jednak taką zasadę, że, że nie. Czaj. Git wszystko spoko. Nawet teraz przydujsz z kamerą, a mnie ciekawi, kiedy ty ją odstawiasz. Kiedy ty kończysz nagranie każdego dnia, bo ty pewnie masz już taki nawyk jak gonciarz. Ale właśnie wiesz co? Właśnie nie do końca. Bo powiedziałem nawet u Kuby powiedziałem, że ja z tą kamerą się nie rozstaję. I rzeczywiście wtedy tak było bardziej. Mhm. Teraz trochę mniej, ale to może przez to, że Chyba to mój taki, mój taki feeling. Przez to, że montowałem dokument i byłem tydzień bez w ogóle kamer. I teraz tak po, po tym dokumencie już tak jej nie, nie, nie biorę często, jakoś tak yy, ten nawyk gdzieś mi zanikł. Muszę go z powrotem sobie odnowić. To jest fajna rzecz, wiesz? Generalnie staram się, staram się nosić ją ze sobą, bo yy, chcę, żeby te filmy były. Wiesz, jak był dokument, no to on był już taki. No, nie da. Szczerze, nie dało się zrobić bardziej prawdziwej rzeczy. No, k** się nie dało. Wy te kamery chyba postawiliście tam w losowych miejscach i sobie nagrywały, czy jak Z to było? Były zostawiane, tak. Nieraz tam wiesz. Y była zostawiona kamera i dopóki się nie wyłączyła, tam Sony przez pół godziny nagrywa cały czas, to się nagrywało. A Kapano się tylko przychodził, po pół godziny miał stoper i, i włączał i wyłączał. Naprawdę, ten, uważam, że ten dokument w chuj pokazywał, jak wygląda nasze życie, jak wygląda życie influencerów ogólnie. I moje filmy są tą. Są. Tak samo prawdziwe, tylko że one są, jakby wiesz, masz cały torcik, to one są tą wisienką. Dokument był całą tą resztą tego tortu, a moje filmy staram się, żeby były tą wisienką, która też jest prawdziwa. Mm -hmm. I dlatego tą kamerę noszę cały czas ze sobą, żeby pojawiały się tam sceny, które są po prostu naturalne. I żeby jak najmniej było czegoś takiego, że, ej, chodź, nagrajmy teraz to. Nie, okay. tylko po prostu ja to nagrywam, jak to się dzieje. I to jest dużo lepsze. Ale na przykład co, na, na randkę z wersów weźmiesz kamerę? Zależy. Okej. Okay. Jest granica gruba z tego, co widzę. Jak na przykład jest takaś jakaś postrana niespodzianka, no to... No, tak. no to wezmę. Ale jak to jest taka randka, że idziesz sobie, wiesz, raz w tygodniu na kolację, no to nie. Ej, a dużo wygodniej jest sobie wziąć telefon, pyk, nagrać Instastory. No tak. I jest, jest okej, okay, załatwione jest, wiesz. E, a... A kamera, staram się ją mieć, ale jak mi się nie chce, to jej po prostu nie biorę, no i tyle. Ale na przykład przydaje się do zrobienia przerwy reklamowej. Zastanawiałem się, co tu polecić. Ekipowiczu wszyscy znacie. E, jak je reklamować nie mogę, ale pozdrawiam wszystkich akcjonariuszy. Ale za to mogę polecić kanał 110%. Chłopaki, które to w przyszłości YouTube'a, a ja im w tym pomogę. I pomagam już teraz. A ja zapraszam was tylko na swój i Filiza Instagram. Jak rozmowę czujesz lepiej gorzej i się gada? Na chwile, totalnie wiesz. Dobra, to ciśniemy dalej. To znajmy, że to już było po przerwie, to nawet macie taki smaczek. <grym> ja sobie. Da... Dolej, o, ja sobie dolej wody, żeby nie Proszę było... Proszę bardzo, że, wiesz, była fejkowa przerwa. On piję wodę, sprawdźcie sobie, czy jest jak Zuckerberg. Zobaczcie, jak on to <grym> robotycznie wszystko robi. To nie jest człowiek, mówię wam. Już wtedy się nie wydarzyło. <grym> a co, nie człowiek. wszczepiłbyś sobie chipa od na maskę, ja bym sobie wczepił? Szczerze, wczepił, ale tej trzeciej czwartej generacji już sprawdzony, tak samochodem. Nie no, bierzesz, tak, nie racja, bierzesz racja. tego z pierwszego racja. rocznika? Czekasz racja. te dwa trzy lata? Tam ci pierwsi ludzie dostaną, będą krzywo chodzić, ale potem już wiesz, że ten ale nowy... bazę, zapisywanie wspomnień, co tam są so. jakieś pomysły, że żeby... wie... No nie, tam są chore, 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 co na to znaczy, pomysły, wiem, nie. Frizy, ty jesteś człowiekiem, który by sobie to zrobił. Ty masz pręty w kręgosłupie Ja bym stary. zrobił na tego odcinek, chłopie, od razu. Pierwszy bym, no. pierwszą osobą bym był. <laughs> ty, ty, ja zakładam, że nawet ty chcesz być tym ziomkiem, który jest obiektem <laughs> eksperymentalnym Maska, po prostu. E, nie wiem, czy wiesz, wiesz, ale Wujas jest na 3000 osób, 3005. Która się zgłosiła do bezpowrotnego lotu na Marsa. Okej, okay, miał szansę <noise> przejść. Jak wiesz, pięć osób się nie zgodzi, to no tak. będzie piąty w kolejce. O kurde, coś popsułem ci chyba tu. Coś popsułeś? No trudno, już zdarza się. W każdym razie przejdźmy sobie tak, do. Także my jesteśmy raczej z tych, okay. z tych osób. No, z tych, z tych co, co się chcą <noise> rozwijać, właśnie. Tak mi się wydawało, że ty chcesz iść, jest ciągle progres, rozwój i to cię jara. Nie? No, wydaje mi się, że każdy na niej ciebie tak trochę ma. Co chciałem zapytać. Masz presję, na pewno sporą. Stary, no masz miliony, spółka, ilość osób, która biega przy tym projekcie. Nie czujesz tej presji? Jak, jak w ogóle sobie z tym radzisz? Bo musisz to jakoś odbijać, nie wiem, jak wyjdzie Nuta nowa, jak czy się uda płyta, czy nie. Czy zadowolisz akcjonariuszy? Czy takie rzeczy ci nie się okay. na bani na pani dzień Są dzień? rzeczy, które czuję i jestem pewien, tak mhm. jak na przykład dokument. Jak, jak, jeszcze go nie miałem, jak jeszcze go nie miałem pociętego, to proces wyglądał tak, że chłopaki dali mi 40 czy 50-godzinny materiał. Ja chciałem być. Ja chciałem to zrobić sam, bo wiedziałem, że tylko wtedy to będzie zajebiste. Nie chciałem popełnić błędu z kursem, gdzie oddaliśmy. Yy, znaczy, błędu. No, no tak, no błędu, bo oddaliśmy całą, 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 cały ten temat yy, nagrania i montażu, i przez to uważam, że on trochę stracił. Ale dalej te merytoryczne rzeczy, jakby były dla mnie w porządku. Ale faktycznie, w tej części on delikatnie stracił. Tutaj chciałem zrobić to samemu. Co ciekawe, odezwałem się w ogóle 4 miesięcy temu do, do Gonciarza, czy on nie chciałby tego zmontować, ale on w ogóle powiedział, że nie, że to jest dla niego za dużo materiału, więc stwierdziłem, dobra, chuj, to zrobię. I poza tym się nawet ucieszyłem, że mi odrzucili, bo wtedy wiedziałem, że muszę to zrobić ja po prostu, bo nie ma jak kto inny. I jakby o to w tym chodzi, że jak jeszcze nie wiedziałem, co jest w tym dokumencie, bo nie wiedziałem, co Kabanos nagrywał, bo mnie nie było przy wszystkich scenach, to miałem presję, że czy to będzie dobre, ale jak już począłem to, zrobiłem z tych 40 godzin... Sześć, bo tak początkowo to wyglądało, to już wiedziałem, że to robi doli. Okay. I z tych sześciu później zrobiłem dwie i później to zmontowałem. I, i, i są rzeczy, które czuję. Okay. Płyta, As... płyta, wiesz, mamy nagrane teraz 8 kawałków, czy 9, nawet już gotowych. Mogę ci puścić później, jak będziesz Spoko. chciał. To samo cenisz, ale. Ja wiem, że one... Po prostu. Po prostu czuję to. Czuję no dobrze. to strasznie. to wiemy, co... Znaczy... A są też rzeczy, które no są właśnie. takie, kurde. Czy nam powiesz, co to są za rzeczy, bo to są... Cie... No to właśnie, o dokument trochę się martwiłem. Czy on pójdzie, czy ludzie go dobrze zrozumieją, czy nie. W ogóle w... Ja, ja się strasznie stresowałem, ale bardziej się stresowałem nie sobą, bo ja wiedziałem, że... Ja, ja, ma... ja wiem, że w internecie ja sobie poradzę. Mam wrażenie, że ja to czuję. Ale bałem się, że na przykład... Ktoś źle zrozumie na przykład jakieś zachowanie innego ekipowicza, albo że któremuś z ekipowiczowi na przykład odpadnie jakaś współpraca przez to, co wrzuciłem do dokumentu. Mimo, że my wszyscy oglądaliśmy ten dokument i on praktycznie jeden do jeden w wersji został zaakceptowany przez wszystkich, zostały odrzucone sceny, które mogłyby. Zostały odrzucone dwie sceny, jedna była w... mocna, w... była za mocna i. No, nie mogła wejść, bo ona by już na pewno źle wpłynęła na, na, na wszystko. A druga była biznesowo bardzo zła i to były jedyne dwie sceny, które zostały wyrzucone z filmu. E, a oprócz tego, wszystko, 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 wszystko wszyscy zaakceptowali, ale bałem się, mimo wszystko, że może to w jakiś sposób źle wpłynąć i tym się mega stresowałem. E, ostatecznie wyszło git. Czym się jeszcze stresujesz? Stresuję się też rzeczami, nad którymi nie trzymam tak bardzo pieczy, nad którymi nie mam takiej kontroli, nad którymi kontrole mają inni i do mnie przychodzą już finalne rzeczy. Czyli właśnie e, na przykład to, co się dzieje w ekipa, to nosi, wiesz? Czy tam zostaną te rzeczy, te, na przykład jaki daje pomysł, co zostanie zrobione, nie? Ale ten stres jest przerzucony właśnie trochę na wujasa. Okej, okay, czyli rozkładasz to w ludziach też trochę. Tak, tak. No tak to u nas działa. Wiesz okay. co? tak jak się zastanowię, to w sumie w sumie tak się nie stresuję najbardziej tymi swoimi rzeczami, bo chcę, żeby one były takie no tak. y, po prostu idealne z mojej perspektywy. O, no nie, nie jesteś pewnie w stanie kontrolować wszystkiego i tego, czego nie kontrolujesz, tylko o to się głównie martwisz, tak, chyba. Nie? Tak, ale na przykład, jak zaczynaliśmy temat w ogóle, jak, pomysł, jak był w ogóle pomysł na giełdę. No właśnie, zastanawiając czy... się. Z wujasem siedliśmy i, wujas, i, wujas, i wujas, ja mówię do wujas tak, wujas, my k***a, tego nie umiemy robić. A wujas mówi. No totalnie nie. Ja nie wiem. Jest, są dwie opcje. Albo to wyjdzie zajebiście, albo nie wyjdzie w ogóle. I ja mówię, i to jest w tym najlepsze, i to jest w tym zajebiste, i to jest to wyzwanie. Wiesz, tacy sami ludzie jak ja czy ty robią największe projekty na świecie. No tacy sami. Kurwa. No, no ta. ci ludzie się niczym od nas nie różnią, stary. I dlaczego my mamy nie spróbować, skoro mamy taką możliwość? Dlaczego my mamy, wiesz, nie pójść o krok dalej i zrobić czegoś przestranego? No i z takim założeniem sobie idziemy. i i wtedy się stresowałem tym, tym projektem, a teraz jak już jesteśmy w tym bardziej, poznaliśmy odpowiednie osoby, mamy Januarego, który zna się na giełdzie, to już jestem spokojny, już się tym nie stresuję. No właśnie chciałem, chciałem z ciebie wykrztusić, czy giełdą się stresujesz, no ale mi odpowiedziałeś. Wydaje mi się, że to jest spoko odpowiedź, czyli no postawiłeś to na ludziach, którym, którym po prostu ufasz. Myślę, że to pytanie powinno być o stresowanie się zdecydowanie zadać bardziej wujasowi. On ma okay. więcej rzeczy, którymi się stresuje, bo do mnie jednak dochodzą już Wiesz, on jest tą osobą, na której jest ściana i za tą ścianą jestem ja. I do mnie mają dochodzić te okay. przyjemne rzeczy, które trzeba robić. A wujas jest tym wujesz takim wujesz murem. A wujas jest tym murem, od którego się odbija i którego naplają wszyscy. I, no tak. I, i on ma przestranę w, w tym kontekście, ale on też ma ludzi, na których też rzuca i są takimi małymi murami w różnych projektach. Więc y, teraz już ma dużo lepiej niż, niż y, tam, na przykład jak byliśmy w Stanach. Wtedy myślę, że miał... Dużo większy stres, bo wtedy budowaliśmy te struktury, nie? No, każdy youtuber na, na pewnym etapie ma właśnie takiego ziomeczka, który jest taką tarczą, trochę. nie? Mhm. A do czego dążyłem w tym pytaniu, skoro masz tyle na głowie i tyle ci siedzi, to się nie odbija na twoim życiu prywatnym? Przyjaciołach, związku, rodzinie i tak dalej? Czy jesteś w stanie na przykład powiedzieć, że zawsze, przynajmniej raz w tygodniu, masz czas spotkać się i z rodziną, i z dziewczyną, i z przyjaciółmi, takimi dobrymi mordami? Czy chyba to jest nierealne nawet w Twoim co? ale ja mam wszystkich swoich przyjaciół w ekipie. Okay. Może to trochę smutne. może... Myślałem, że masz kogoś spoza. Może właśnie nie. Nie, nie. nie Właściwie komisji. z. Kurde. No nie. No to przynajmniej szczerze no wyznanie. No nie, no nie. No. A związek i rodzina. Czy znajdziesz e... czas raz w tygodniu, jeden dzień w tygodniu dla nich? No, rozmawiać, rozmawiam na pewno, ale czasami zdarza się, że się z rodziną nie widzę raz w tygodniu. Telefon. Czasami jest to rzadziej. No a z Werą myślę, że raz w tygodniu mamy czas, żeby gdzieś wy wyskoczyć. To też jest takie, wiesz, u nas dwa tygodnie, czasami ja w mojej głowie ostatnie dwa tygodnie stały, stary trwały trzy miesiące. Jak sobie tak pomyślę, teraz odpowiadam się na to pytanie, mam w głowie takie. O nie, przecież przez ostatni tydzień z Werą nic w ogóle nie zrobiłem. A dlatego, że montowałem dokument i jej powiedziałem Wera, ja przez ostatni następny tydzień czy dwa tygodnie nie będę miał w ogóle czasu, tak już będzie, mówię ci to teraz, yy, niestety no sorry. I więc ona to zrozumiała, ale wiesz, jak się skończył dokument, to już sobie tam spędziliśmy czas. Generalnie tak, generalnie mam. mam. Okay. Ostatnio miałem mm, pierwszy. No nie wiem, czy. Nie, nie chcę powiedzieć pierwszy raz w życiu, ale na pewno pierwszy raz, który jestem sobie w stanie przypomnieć na szybko. Na pewno w ciągu ostatniego pół roku, kiedy stary zaspałem na spotkanie, tak się z tym źle czułem. Ja staram się być punktualny. Dzisiaj się na przykład tu spóźniłem 15 minut. No do przeżycia, byli gorsi. <gry> e, ale, ale naprawdę się staram być punktualny raczej jestem słowną osobą. Jest, myślę, że zdecydowanie jestem słowną osobą. I ostatnio miałem właśnie taki, taki pierwszy moment, i tak sobie myślę, że w sumie zajebiście było mieć taki moment, żeby tak zaspać, wiesz, po melarzu. To no. też taki typowy: po melanżu nie nastawiłem budzika, wstałem o 13, wiesz, spotkanie o 11, nie odpisałem, telefon wyciszony, wszystko się zawaliło. Taki jeden dzień miałeś? Tak, w sensie. śmiać mi się strasznie ze mnie chciało, ale zajebiście, bo poczułem, poczułem trochę się wreszcie, jak tak, jak kurczę, powinienem. Czasem się poczuć, czyli jak totalnie normalny, yy, też czasem nieodpowiedzialny człowiek, bo czasem mam wrażenie, że trochę jestem za bardzo. Też wymagam tego od siebie, bycia odpowiedzialnym. Uważam, że to ważne, ale teraz się poczułem, tak to mi dużo dało, że tak, o, dobra, jestem też nieodpowiedzialny czasem, dobrze. Okej, okay, widzisz, świetnie, świetne przejście mi zrobiłeś. Odpowiedzialność. A czy czujesz odpowiedzialność za to, co mówisz przed kamerą, na przykład teraz, czy na przykład ograniczasz to, jakie masz poglądy, nie mówisz o pewnych rzeczach, bo wizerunek, to mnie zajebiście ciekawi. Nawet takie rzeczy jak nie wiem, polityka, tak, religia... Mamy, mamy kilka takich tematów, których no. w ogóle nie poruszamy, jednym z nich jest na pewno polityka, D drugim z nich jest religia, a to dlatego, że jednak w Polsce jest dalej yy, coś takiego, że często ludzie są na tym końcu kija, takim, takim na, no na właśnie. samym końcu kija, I jak ty powiesz że masz, że masz w ogóle inny pogląd, to oni cię mogą strasznie zjechać. A po co coś takiego sobie generować? Jak możesz jednym prostym trikiem tego uniknąć, wiesz o chodzi, po prostu mhm. nie wypowiadając się na ten temat, a nie czuję potrzeby wypowiadania się na temat religijny, okay. nie czuję potrzeby wypowiadania się na temat polityczny. Uważam, że okay. nie ma to żadnego znaczenia w kontekście mojej osoby. Tak samo kapitalizm czy socjalizm też mi odpowiesz. Ale patrząc na nasze działania, myślę, że sam możesz sobie odpowiedzieć. No, myślę, że mogę sobie odpowiedzieć, myślę, że widzowie też sobie mogą odpowiedzieć. Religiaż powiedziała, że nie odpowiadamy, a na przykład taki temat jak legalizacja No, Ciekawy Tematik. Ciekawy temacik, temat, ciekawy, cieka temacik, ciekawy temacik, jestem za. Jesteś za legalizacją. Tak. Pełną, nie tylko CBD. Tak. Jakby z punktu widzenia mojego i chemicznego, bo ja na to zawsze w ten mm. sposób patrzę też to. Alkohol jest takim samym narkotykiem jak każdy inny, nawet, nawet niekiedy gorszym, bo jak spojrzysz sobie na tablicę szkodliwości, którą WHO zrobiło, to on wypada na samej górze razem, nie, no wie, tak. razem z her... i wszystkimi innymi rzeczami. I mar... wcale nie jest, nie jest aż tak nisko, ale na pewno, na pewno jest niżej od alkoholu, więc społecznie, teoretycznie jest mniej szkodliwa i z samego tego powodu byłbym za. Ludzie piją alkohol, piją alkohol. Czy to jest złe, że piją alkohol? No jak piją go za często, to tak. Czyli generalnie y, używanie narkotyków jest złe? No tak, ale też wszystko jest dla ludzi. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy, no tam. jesteśmy na tym świecie tylko raz, wiesz o co chodzi. I ja na przykład nie wyobrażam sobie sytuacji, w której, y, nie wiem, bym na przykład się nigdy nie napił alkoholu, kiedyś się napiłem. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której bym nigdy nie spróbował y, zajarać sobie job y, w miejscu, w którym jest to oczywiście legalne. I y, 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 wiesz, i to po prostu działa w ten sposób, że... Bądźmy w tym wszystkim ludźmi. No jasne. Słuchaj, bo Ty na pewno masz zajebiście wielki wpływ na ludzi i pewnie zdajesz sobie z tego sprawę, że masz wpływ społeczny. Zdajesz tak, sobie z tego tak, sprawę? Tak, no. I czy jesteś sobie w stanie sam przed lustrem powiedzieć, że wykorzystujesz aktualnie ten wpływ społeczny, no jest największy w Twojej historii. Czy jesteś w stanie sobie powiedzieć, że wykorzystujesz go dobrze w tym momencie, czy nie? Wiesz co? Wydaje mi się, że. Wykorzystuję go dobrze. Jak zapytasz, czy dałoby się lepiej, to odpowiem, że tak. Czy dałoby się gorzej, uważam, że też. Ale na miejsce, w którym się znajduję, uważam, że, że robimy to dobrze. OK. Że robimy to dobrze. Więc gdzieś tam zawsze się pojawia ten argument, który. Który brzmi, że wiesz, my pokazujemy, że yy, pokazujemy wiesz, te, ten hajs i tak mm -hmm. dalej, że demoralizujemy ludzi, bo w sensie tych młodych, bo oni sobie pomyślą, że yy, tak wygląda życie, a tak ono nie wygląda. No jest taki argument i, 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 i trudno się trochę z nim nie zgodzić w momencie, kiedy patrzysz na jeden film wyrywkowo. nie? Bo jeśli spojrzysz na to w szerszym kontekście i spojrzysz na całą naszą historię, albo chociaż kilka filmów po sobie, to zobaczysz, że to jest tło. To jest tło tego, co my robimy. Okay. To, jest, to są nasze narzędzia, a my pokazujemy zupełnie co innego. I to co pokazujecie według ciebie? Moim zdaniem pokazujemy relacje, pokazujemy to, żeby, żeby być jednością z innymi ludźmi, to, że warto współpracować, warto się dzielić sukcesem, dzielić się w ogóle wszystkim, warto, yy, k stary, być po prostu sobą. No, nie wiem, jak mam czujesz. Ale podpowiedź. pięknie, dyplomatycznie Wiele, to ale, zrobiłeś. Ale wiesz, no, może iść dyplomatycznie, ale ja naprawdę tak czuję. No to jakby, to się cieszę, że to jest dyplomatyczna odpowiedź, bo to jest coś, w co ja wierzę. Dobra, bo widzisz, ja mam nawet takie, taką teorię, że właśnie przez. Wy jesteście trochę trenceterem, no nie unikniesz tego, tak sam powiedziałeś parę razy. I ja mam taką teorię, że to właśnie przez to, że my się pokazujemy wyżej, mamy kompletnie inny lifestyle, który pokazujemy tym widzom, tym odbiorcom, to przez to, że my mamy taki lifestyle i go pokazujemy. Trochę powodujemy, że ci ludzie są nieszczęśliwi na samym dole, oglądając nas. Wiesz co chodzi? Że pokazując ciuchy, auta, kasę, tak, tak, kubek rozwoju i tak dalej, to wszystko, co mamy, to właśnie wpychamy ich w dołek i rozwarstwiamy to społeczeństwo. Czy nie? Ciężkie wiesz pytanie. Wiesz co, ciężkie to jest pytanie, bo, bo jest w nim dużo prawdy, nie? Jest w nim dużo jest prawdy. Jest w nim dużo prawdy i na to pytanie jest tak no ciężko odpowiedzieć Wiem. z naszego freeze, punktu widzenia. Freeze zrób to, możemy szczerze o tym pogadać, to jest najlepsze, że możemy zrobić na ReelCastie, szczerze o tym porozmawiać. Ale nie no, wiesz, nie da się zaprzeczyć, że no. jest w tym dużo prawdy i dlatego powinniśmy jak najbardziej skupić się na tym, żeby w tym, co robimy, przekazywać jakieś dobre wartości, nie? Mhm. Bo, no bo, no bo wiesz, no tak jest, nie? że faktycznie, jak ktoś patrzy na to życie, to może sobie pomyśleć, Ej, kurde, czemu ja tak nie mam, nie? No. No ale z drugiej strony, jak jesteśmy w stanie sprawić, że ten 20-minutowy filmik od nas z ekipy kogoś spowoduje, że ktoś się uśmiechnie, chociaż. Mhm. W ty... No właśnie, no i teraz pytanie, nie? Wiesz, my wrzucamy filmik i ktoś się mega jara i ogląda, i on się cieszy tym, że my go oglądamy. To my mu robimy źle, czy my mu robimy dobrze? To też jest bardzo ciężkie filozoficzne pytanie. Bo i tak, i nie. I, i tak, i nie. I mu, bo właśnie, i jednocześnie mu robimy dobrze, a jednocześnie tym, że mu robimy dobrze, to mu robimy źle. Tak, bo wpada w pętlę oglądania i on sam nie pracuje nad swoim życiem, tylko ogląda was, bo ma wasze życie. Tak mi się wydaje. Można by... Czy nie? No, no, no tak, no tak, no można by w ten sposób do tego, do tego podejść, no... No wiesz, no to jest takie pytanie, na które nie wiem, czy... To jest takie moralne, to jest strasznie moralne pytanie. Ja nie lubię takiej taktyki, ale ona jest bardzo łatwa w wykorzystaniu, tego się nie da odbić tych argumentów, nie? No nie da się na to, nie da się na to odpowiedzieć dobrze, więc trzeba powiedzieć jak jest, nie? No, no. to myślę, że powiedzieliśmy. My tym widzom tak naprawdę swoimi ruchami dajemy na miastkę bycia kolegą. Tak trochę jest, że wiesz, dajemy, dajemy im koszulkę, oni się czują częścią, nie wiem, unboxala, oni się czują częścią realcastu, czują się częścią ekipy i zarabiamy na tym pieniądze. To jest abstrakcja jakaś totalna, czy nie? Czy tak nie uważasz? Ale w sensie, co jest... Co, co, jak, gdzie, gdzie leży pytanie? Leży pytanie, czy to nie jest tak, że my zarabiamy na słabości naszych widzów trochę? O Jezus. Że dajemy im być, być swoim kolegą? No, tak to bym nie powiedział, nie? z tak to bym nie powiedział, wiesz? Nie, nie trzeba mieć koszulki, żeby być kolegą. To jest, wiesz... A czy ty jak kogoś słuchasz, to nie masz ochoty mieć jego płyty? No zajebiście masz ochotę, sumie, jednocześnie ta. masz ochotę wesprzeć tą osobę, bo wiesz, że on jest w czymś dobry, wiesz, że on robi, kurde, jakieś mocne rzeczy i ja, ja wszystkie płyty, które kupuję, nawet ich nie odpakowuję. Ja kupuję dla samego faktu, żeby kupić dla kogoś tą płytę, żeby on miał z tego hajs, mógł się dalej rozwijać i, i dla mnie to jest jakiś śmieszny item, który za 30 lat, wiesz, może będzie wart Trzy razy więcej, ja do tego tak sobie podchodzę śmiesznie, ale tak mam, nie? Okay. Sami, z samymi płytami na przykład, nie? I uważam, Uważam, że tutaj jest tak samo. Jeśli ktoś nas docenia, chce być jeszcze bardziej częścią tego, chce wręcz eksponować, że jest tego częścią, to na przykład kupuje nasze ciuchy i nie uważam, że jest w tym coś złego. Nie, okay. nie, nie wydaje mi się. To już było, było, była dobra odpowiedź: no bo, no bo ktoś może to po prostu kupić, żeby, żeby, żeby mieć, bo, bo go to ja Żeby daje... mieć, żeby nam pomóc, że, a wiesz. Czemu odrzucasz, czemu odrzucasz fakt, że na przykład nasze ubrania są po prostu zajebiste? Bo takie niektóre y, są i uważam, że y, o ile na początku nasze, nasze ciuchy były typowo merczowe, o tyle teraz zaczynają być zajebiste. I, mhm. i, I tak uważam, więc może ktoś kupuje koszulkę, bo jest po prostu zajebista. Mhm. No to wtedy to już wiesz, po prostu sprzedajmy mu produkt, nie? I, I dowiedział się, dzięki nam jesteśmy reklamą, y, no ale tak działa ten nasz biznes, że my właśnie tą reklamą jesteśmy, nie? Mhm. Okej, okay. to wiemy już, jak działasz teraz, jakie masz poglądy na to, co robisz teraz, czy w ogóle nazwałbyś się autorytetem, czy niekoniecznie dla tych. Wiesz co, ja nie co chciałbym się, nie... się tak nazywać. Chciałbym, żeby ktoś kiedyś mnie tak nazwał. Bo okay. czekasz, aż ktoś to zrobi. Yy, to nie jest moja rola, żeby się yy. nazywać autorytetem. Wiesz, no jeśli ta. ja mogę się cieszyć, jeśli ludzie mnie nazwą taką osobą, ale. Yy, ja bym bardzo chciał generalnie zostać zapamiętany w jakiś sposób, zostać taką osobą zapamiętaną, ale nigdy nie będę o sobie w ten sposób mówił. Wiesz o co chodzi? No tak. To jeszcze takie ostatnie pytanko z tej kategorii. Tak w sumie to, bo wiesz, jesteś youtuberem, masz zajebiście duży wpływ. Pytanie, czy będziesz chciał to zmienić w przyszłości, nie wiem, za 10-15 lat, czy będziesz chciał się jakoś angażować społecznie, politycznie, coś, coś kombinujesz w tym kierunku, czy w ogóle nie myślisz o tym? Wiesz co, zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy będzie się dało przejąć ten kraj, nie? <śmiech> <śmiech> jak już, jak już yy, wypali spółka, nie, no śmieję się, ale yy, 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 wiesz co, nie wiem, ciężko mi jest odpowiedzieć, bo mam, 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 mam coś takiego, że bardzo ciężko mi jest wyjść do przodu myślami dalej niż powiedzmy no już nawet ten rok, dwa, dwa jeszcze jestem w stanie tam sobie wyobrazić, ale więcej stary nie mam pojęcia. No właśnie o to chciałem, świetne przej w ogóle świetne przejścia mi robisz, bo o to, co, o to, co chciałem teraz zapytać, to jest to, na ile wy planujecie do przodu swoje projekty ekipowe? To są ten rok, dwa, jak powiedziałeś? Czy... Myślę, że teraz y, byłbym w stanie y, powiedzieć ci off-camera, no nie powiem, bo nie chcę spoilerować, ale op opowiedzieć o projektach, które mamy zaplanowane już rok, półtora i do przodu. Okej. Okay. Czyli no okej, okay, czyli macie trochę planów na ale, przyszłość. Tak, ale tak nie było, tak nie było jeszcze, jeszcze, jeszcze kiedyś, teraz tak możemy robić, bo też y, powiedzmy te budżety, fundusze, mamy płynność dosyć dużą, one, one są, więc możemy sobie planować rzeczy i je po prostu realizować po kolei bardzo fajnie, kiedyś to było takie bardzo, dużo bardziej narwane na szybko, a teraz już staje się coraz, coraz bardziej to usystematyzowane i się też cieszę. Mam nadzieję, że na przyszły sezon nie będzie tak jak, 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 jak teraz, że. Bo teraz, jeszcze jedyną taką niedopiętą rzeczą do końca, był właśnie cały ten. cała akcja z tym wyjazdem. To powinno być trochę wcześniej zrobione, ale nie dało się. To też nie nasza wina, bo te wszystkie pandemie, to wszystko trwa w nas. No. Strasznie. Wiesz, o co chodzi? To nie jest tak, że nam to nie przeszkadza. To nam przeszkadza i to na maksa. To wam psuje biznes. Tak. To nam psuje mnóstwo rzeczy, bo wiesz. Ja bym się tak nie stresował, jakbym miał, wiesz, tydzień na zmontowanie dokumentu więcej, pokazanie ekipie, wysłanie do e, Januarego do akceptu, wysłanie do Tibula do akceptu, wysłanie do e, Kuby Wojewódzkiego do akceptu, wysłanie stary do Get Hero do akceptu. Szczęście wszystkie te akcepty poszły tak. I, mhm. i wszyscy do WK do akceptu, bo powiedzieliśmy, że będziemy mieli, wiesz, no takie rzeczy no trzeba tak. ustalać z ludźmi. Nie możesz sobie na to pozwolić, przynajmniej nie powinieneś, no bo mogą się no, później Ja wyobrazać. ci wywiad też dam do akceptu, no bo to jest czysto kwestii wizerunkowych, No, nie? no powinno się, wiesz, żeby ktoś mógł sobie na to zerknąć, zobaczyć. A yy, i jakby było na to więcej czasu, to bym się też mniej stresował, Stresu... ja się z tym strasznie stresowałem, jak, jak to wyjdzie, na szczęście wyszło fajnie i to był jeden projekt, do którego bym faktycznie przykuł troszkę więcej uwagi na przyszłość, żeby wydłużyć go w czasie. A cała reszta toczy się, uważam, w odpowiednim tempie. Na przykład płyta, zajebiście sobie to działamy, chociaż wszyscy z tego świata muzycznego mówią, że z którymi współpracujemy, że nie da się zrobić tego w takim tempie, jakim my chcemy. My to robimy w takim tempie i w sumie mamy wrażenie, w sumie to byśmy byli w stanie nagrać 15 kawałków i je już wrzucić, ale skoro oni mówią, że powinniśmy trochę wolniej, to robimy to tak jak oni mówią, nie? Wiesz, plan był taki, że wrzucamy kawałek co tydzień i nie robimy tego tylko dlatego, że nam powiedzieli no, w sumie to trochę bez sensu, bo te kawałki zaczną siebie pożerać nawzajem. No. Zamiast dać czas, żeby się on rozkręcił, zwiralował, troszkę już wręcz nawet ludziom znudził, żeby byli chętni, rządni kolejnego. Czyli będzie co tydzień, czy nie? Nie będzie co tydzień, A. będzie co miesiąc, co 3-4 tygodnie. A plan mój przynajmniej, wiesz, z punktu widzenia influencerskiego to się wydawało, rzucamy to co tydzień będzie roz... Stary, jesteś trendseterem, uważam, że powinieneś mieć ich w dupie i robić po swojemu Serio? Nie, nauczyłem się też, że. Że niekoniecznie, nie, wiesz, ja nie jestem osobą, która wie wszystko. Mam jakieś, jakieś przeczucia, mam jakieś, wiesz, swoje, swoje myśli, jak coś powinno wyglądać, ale nie zawsze mam rację, nie? Szczególnie w tematach, w których jeszcze nie miałem swoje, swoje, swojego udziału, na przykład takich jak muzyka. Tam trochę się to rządzi innymi prawami, mimo wszystko, nie? Czaję. Dobra, No jeszcze z takich klasycznych pytań, to samo zadawałem Trąbie. No? Co z poprzeczką? Przeska przy, czy ją będziecie przeskakiwać ciągle czy nie, bo Stanie, na przykład nie mam pojęcia, a to na jest przykład, po... pytanie To jest po... pytanie, bo ja ci dam dobry przykład Trak ekipa trwa 5 minut, bo każdy musi mieć swoją zwrotkę Jak tak. za dwa lata będzie tych osób w dwa razy więcej, to co tu... Wypuśćcie trak 10-minutowy śmialiśmy, śmialiśmy się, że tak wrzucam ten kawałek, tak patrzę na niego mówię 5 minut, to już mogliśmy zrobić 3 minuty i wrzucić więcej reklam. No. To za, wtedy będzie 8 minut i będzie więcej reklam, będzie zajebiście. Nie no. Gdzie jest poprzeczka? Stary, nie mam pojęcia. Dla mnie to jest wszystko niesamowite. Dla mnie to jest wszystko pane. Bo jak robiłem pokemony, miałem wrażenie, dobra, zrobiłem teraz coś takiego, czego już nigdy nie przeskoczę. Mam już górkę za sobą, pik mam za sobą. Jest zajebiście teraz, żeby to utrzymać jak najdłużej na jak najwyższym poziomie, ale wiem, że tego nie przeskoczę. Pojawił się pomysł do mojej ekipy. No to miałem w głowie na 100% to będzie mocniejsze od całego hype'u na Pokémony, no bo kurde, to no. mia miałem przeczucie, że to jest mocniejsze. Było mocniejsze, wypaliło. No i tak sobie myślę i wiesz, my o tym gadaliśmy w ekipie. Nie ma szans, że to przebijemy. No nie ma szans. No stary, nie da się tego przebić. Pojechaliśmy do Stanów, zrobiliśmy finał, przebiliśmy to. Zrobiliśmy jeszcze większe liczby, jeszcze ten. I po finale ja już mówię: Dobra, zajebiście, bądźmy tego świadomi, bądźmy świadomi, że już nigdy nie będziemy mieli większych zasięgów, już nigdy nie zrobimy nic mocniejszego i że nasze zasięgi już będą zawsze spadać. Ja powtarzałem wszystkim, pamiętajcie. Nasze zasięgi będą zawsze spadać. Zawsze. Już nigdy nie zrobimy nic mocniejszego. I nagle dojewaliśmy finał drugiego sezonu, trzeci sezon, i teraz znowu jest stary, jeszcze większy hype, jeszcze większe liczby. Ja mam takie: co jest? No jak to jest w ogóle możliwe? Ja też jestem w szoku i ja też nie wiem dlaczego. I, i ja też jestem ultra jakby szczęśliwy i zadowolony i wdzięczny za to, że tak jest. Ale w ogóle przeczuwasz ten pik, że on będzie, czy kiedyś to wszystko... Nie, nie, nie. Nie, nie masz... to jest nie, random stary, dla ciebie? nie wiem, czy widziałeś na Instagramie u um, nas, jak obstawialiśmy, ile mi będzie miała nuta nasza mm -hmm. wyświetleń po 24 godzinach, bo taki sobie zakładzik, zro... znaczy zakładzik, po prostu tak sobie napisaliśmy, ile kto myśli. I to moje 2,8 miliona było na takiej zasadzie, że ja zobaczyłem, co inni napisali i sobie myślę, no głupie tak napisać mniej niż, niż inni, to tak optymistycznie napiszę 2,8 miliona i wiesz, no ta zrobiła 3,7 w 24H. O nie? Jezu, dużo wluj. no. Ona pobiła, ona. Poprzedni film, który miał najwięcej ze wszystkich, to był pies Pająk, miał 3,6. ona pobiła, wiesz, rekord w 24H, co jest po strane. A rekord Polski w sensie, ha. czy? żartujesz, Ale co nie było innego tra traka żadnego, który zrobił to? Nie tar? traka filmu. A filmu. Żadnego okay. filmu na YouTube w Polsce nie było. No dobra, ale to powiem się porównywać do traku. Wiesz, o co chodzi? No to tra do tracków to tam wiesz, po... nie wiem jaki track będzie. No to przejmujemy YouTube będzie poniżej. Tak myślisz? Ale w skali całego YouTuba? Tak, ona Fides mieli tam 2,1 miliona w 24h. Okej. Okay. Kurwa, to rzeczywiście. Przejmujemy po... YouTube miało nie, jeśli się nie mylę, coś koło trójki. Okej. Okay. Ja powiem Ci stary, że myślałem, tak jak patrzyłem sobie, patrzę sobie na ten wynik i myślę, wiesz, jak, jak pytasz mnie, jeśli chodzi o twórczość, no, nikt nie pytał, ale w każdym razie, jak na to patrzę, takie. Ja mam takie, no kur... no ekipa robi wyświetlenia, patrzę, no zajebisty wynik, w sensie, nie mam co powiedzieć, bo po prostu patrzę na wasze wyniki i mam takie, a no standardowa ekipa, nie? W ogóle wszyscy no, tak na teraz. Was... to to nie jest standardowo, to jest powyżej po standardów i to wysoko, i my też okay. jesteśmy po prostu w tym ciężko w szoku, nie? Okej. Okay. Nie masz takiego momentu, że jesteś totalnie wymęczony ilością projektów, masz tak totalnie ochotę to wszystko powtórzyć. Nie, ja mam nie? tak, żebym jeszcze więcej robił, nie, Czaję. że nie, to jest totalna zajawa. Każdy projekt, który robimy, z jakiegoś powodu mnie po prostu strasznie jara. Ja byłem, ja od dziecka byłem osobą, która uwielbiała się uczyć, ale tylko tych rzeczy, które mnie interesują, jak na przykład. Stary, ja się nigdy w życiu nie uczyłem chemii. A zdałem technikum chemiczną i pisałem maturę rozsadzoną z chemii. Nigdy się nie uczyłem chemii, nigdy. To mnie po prostu jarało. Stary, to było dla mnie ciekawe i tak mi przychodziło. Mhm. I tak samo ze wszystkim innym. Wiesz, ja byłem ogromnym fanem gier komputerowych, stary, ja byłem na turniejach w Fortnite, ja um umiem grać w gry ogólnie. I jak robimy teraz swoją grę, to jestem zajawiony. Ja rzeczywiście piszę, że nie no, to nie możemy tego tak zrobić. To mi się nie podoba. Zróbmy to tak. Uważam, że to będzie lepsze. Mam jakiś feeling tego. Już trochę tych gier, wiesz, przerobiłem. i. Tak samo z wszystkimi innymi pro tymi y, projektami, nie? Płyta ekipy. No nie wiem, dla mnie zajebista sprawa. Zawsze słuchałem muzyków i y, na pewno to mnie też przeszła przez myśl, e, jakby tak być raperem, nie? Mm -hmm. No i jak, jakbyś miał możliwość w życiu nawet na 5 minut zamienić się życiami z raperem, nie zrobiłbyś tego? ja bym zrobił. No, no i teraz miejsca, mamy no. I teraz mamy taką okazję trochę, nie? Tak trochę zasmakować tego. I, i, i to tak po prostu działa. Okej, okay, czyli... Przez to, jaki masz charakter, jakie masz podejście do rozwoju, nie czujesz zmęczenia długoterminowo tą, tym, co robisz. Yy, teraz już nie, teraz już nie. Teraz już czuję takie krótkoterminowe zmęczenia, jak na przykład montowanie dokumentu było wycieczające dla mnie. No bo moje życie przez dwa tygodnie wyglądało tak, że wstawałem, montowałem 16 godzin, schodziłem spać na 8 godzin i tak. Bez, serio, totalnie mhm. yy, przynosili mi jedzenie do, do tego, jak tylko wyrzucałem do kosza i chodziłem po wodę. I to było jedyne, co robiłem. Yy, na wyjeździe byłem też ultra zmęczony, szczególnie w Dubaju, bo w Dubaju nie miałem w ogóle czasu. Bo tam nagrywaliśmy strasznie dużo rzeczy. Tam byłem zmęczony, ale to są takie, wiesz, momenty zmęczenia. Mm -hmm. Faktycznie w tym momencie jestem zmęczony, bo mamy roboty. Ale, ale taki długoterminowy, long term to. O, sorry. Wera oh. dzwoni. Taki długoterminowe zmęczenie to odczuwałem bardzo. W trakcie daily i ono tam wywarło swój znaczący, myślę, wpływ na moją też psychikę, ale oprócz tego to, to nie czuję takiego. Wiesz, ja czuję straszną zajawę do tego, mm. co robimy, po prostu. To jest tam, jasne. Czaje. To teraz z innej beczki. Nieco trudniej. A nie uważasz, że długoterminowo taki negatywny wpływ może mieć to na innych członków ekipy? Takie tempo, takie działanie? My już zwolniliśmy teraz, więc długoterminowo na pewno takie tempo, jak byłoby w pierwszym sezonie, czyli nagrywanie filmów codziennie, to by spowodowało, że wszystko by to pierd...ło, a teraz myślę, że to tempo jest optymalne. Mhm. Myślę, że jak byłoby mniejsze, to ludzie by się rozleniwili, mhm. nie? Trochę by spoczęli na laurach. Ja, 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 ja chciałbym być taką osobą, nie wiem, czy tak jest, to musiałbyś ich zapytać, ale chciałbym być taką osobą, która, która też pokazuje, nawet już w samej ekipie, mhm. ale też w ogóle wszystkim, że na tych laurach nie warto spoczywać, że zawsze trzeba iść i próbować robić coraz to lepsze rzeczy. I staram się tak robić, żeby im to pokazywać, mam nadzieję, że to widzą, albo chociaż czują. Yy, no bo to zawsze, wiesz, to też jak spoczniesz na laurach, to też yy, no tak. zaczyna się odpierd...ć i myślisz, że już, yy, już wiesz, nic nie da lepiej zrobić, że jesteś najlepszy na świecie, a nigdy tak nie będzie. Zawsze da się być lepszym. No dobrze, szkoda, szkoda, myślałem, że podrążysz tutaj, a nie będę cię na siłę Ale wyciąga. co podrążył? Dom ekipy, pierwszy? Może tam niektórym się odbiło mocniej. Że się no no tak, no to by byli, by, no tak, no tak, ale wiesz, to, to, są, to, są, to są rzeczy, o których te osoby powinny rozmawiać w momencie, kiedy będą na to gotowe, nie? No bo mówimy tutaj o mikserze, nie? No. Który, który faktycznie, e, jak będzie psychicznie gotowy na to, wiesz, ja, ja uważam, że ja nie mam nic do ukrycia. Jak mikser będzie chciał, zawsze do nas też jest zaproszony jak będzie chciał o tym pogadać kiedyś, o, o wszystkim, to też będzie mógł, wiesz, wydaje mi się, że że gdzieś tam na samym końcu wszyscy sobie pomogli i, i tyle, nie? Okej, okay. dobra, to jeszcze z takich ciekawostek fajnych, żeby jeszcze podrążyć, czy był ktoś, kto aktualnie jest w ekipie, kto był bliski, żeby wyleciał? Kto tak naskrobał, naskrobał? Czy jesteś w stanie spilnąć coś ciekawego? Myślę, że z ekipy Krzychu mógł myśleć, że on coś tam od kiedyś po prostu przyprowadził na chatę, na pierwszy dom ekipy, jakąś dziewczynę, której my nie lubiliśmy, i on myślał, że my jesteśmy w o to, a my mieliśmy bekę straszną, nie? I on myślał, że, że jest przy, że my jesteśmy źli, i on serio tak strasznie to wziął do siebie, bo my jej nie lubiliśmy w jakiś tam sposób, a nie, my, my mieliśmy czyli, a także on myślał, że tak będzie, ale tak to nie. Czyli nikt się nie otarł o granice wyrzucenia. Myślę, że myślę, że z obecnych członków ekipy nie. To co by trzeba było zrobić, żeby wylecieć? Hipotetycznie. Jaki byłby ten moment, w którym już mówicie, aha, dobra, dobra, nie, to się nam nie opłaca współpraca. Musimy szukać. No się musiałby na, nas ktoś okłamać, nie? Tak grubo? Co tak, by trzeba było nazwać? okłamać całą grupę, wiesz co chodzi? Mhm. Bo u nas jednak no, ta lojalność i, i, i to wszystko. E, takie osiedlowe zasady wręcz... Mafijne. Są, 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 są mocno, no bez tego, wiesz, by to wszystko się nie trzymało. Trzeba, trzeba być lojalnym, mówić, mówić zawsze, zawsze prawdę e, i gdyby ktoś... Do tego się nie stosował, no to na pewno wtedy byłby zagrożony. Okay. Także myślę, że to jest taka, taka rzecz. Nie? No tak jak, tak jak wiesz, masz grupkę znajomych, no i kiedy wydupcacie ziomala? No jak obrabia wam dupę i mówi coś innym ziomalom, a w do was mówi, że niby jest spoko, nie by jest spokojnie, no to już taka sytuacja. Mhm. Wiesz co? Nie wiem, czy mogę tu drążyć, ale spróbujemy. Słuchaj, bo już jeszcze dążąc do tych relacji. Są umowy. Znaczy, umowy pewnie są. No, mówiliście o tym nawet na kursie, i to nie jest chyba tajne, że, że umowy są dla was zajebiście ważne. No. A gdzie się kończy umowa, a gdzie się zaczyna znajomość? W sensie, jak czujecie tą. tą... To, jest, to jest mega ciężkie Jest bo, mega ciężkie pytanie. Bo wiesz, bo, bo jest tak, nie? No ufasz komuś, nie? Ufasz swoim ziomalom, no ufasz, nie? No ufasz im także na dzień dzisiejszy nie macie żadnego problemu. Nie moglibyście wszystko robić bez umowy, ale. Ona jest potrzebna na czas wojny, bo nie wiesz, co będzie za, za rok, za miesiąc. Może nawet, dajmy taki przykład, K ktoś sobie zrobi jakieś problemy w życiu, nie? No i w jakiś sposób cię wykorzysta, żeby ratować swoje życie, nie? I z jednej strony, okej, okay, ale nie powinien. Nie? No, w sensie, nie wiem, daj jakiś przykład. O, to jest totalnie losowy przykład, który akurat teraz wymyśliłem, jest, jest jakby abstrakcyjny, głupi i tak dalej. Ale w takim momencie, czyli na czas wojny, na czas, kiedy właśnie nie może się dogadać z tą osobą, ta umowa jest potrzebna. Ale respektujecie wszystkie warunki umowy tak normalnie, nie wiem z kim, już nie wnikam z kim i tak dalej. No, są, są umowy, ale nie, nie jakby sytuacje, sytuacji, w której egzekwowaliśmy je. Mo mogę wymienić na jednym, jednej ręce, oczywiście ich nie powiem, no bo no tak. nie, nie mogę, bo mnie umowa trzyma, że nie mogę, ale na jednej e, ręce, e, jak to się mówi, na palcach jednej ręki, tak. jakoś tak się, to się mówi. No na jednej ręce, mogę to powiedzieć, no. no. no nie ma ich Ile dużo... razy zastosowałeś to, że ej, masz to w umowie, mordo, i, i generalnie idź do pokoju, bo nie masz tego robić. Tak, ale <noise> bardziej się dotyczyło jakichś... E, rzeczy, gdy już naprawdę ktoś od***alał po prostu, mhm. nie? Żeby go sprowadzić do pionu. Jak już rozmowa nie pomagała, to stary, zobacz, pamiętaj, nie? No to jest właśnie to. Jak ktoś już odna maksa, to wtedy, wtedy go trzeba sprowadzić na ziemię. Czasem, Czyli nie? starasz się rozwiązywać sytuację jak ziomeczek, powiesz? Oczywiście, że tak. To jest podstawa. Ale w ostateczności jednak jesteś tym frizem, który mówi ale my tu mamy napisane w naszym papierku, że jednak nie. Ja jestem tym frizem, który powie to wujaszkowi, a wujaszek jest tym wujaszkiem, który powie to tej osobie. Okej, okay. czyli masz od tego ludzi, żeby tak zrobili, <laughs> to jest dużo wygodniejsza struktura. Okej. Okay. Bo to byłoby bardzo ciężkie dla mnie rozmawiać o takich rzeczach, wiesz, z y, przyjaciółmi, nie? Dlatego w tej strukturze to działa, i dlatego być może w innych projektach takich jak Dominik nie zadziałało, bo stuart był jedno, jednocześnie tą osobą, która miała się kumplować i opisać. Mhm. A wiesz, a jak mi się to nie podoba. To ja mówię wujaszkowi i wujaszek Ale to działa w dwie strony. Jak nie, im się coś nie podoba, to oni mówią, i wujaszek mnie op... Jasne. I w serio to tak działa. Wujaszek mówi: w dużo osób mówi że ich bo to. I nie powiem mi kto, ale jest I wiesz, mediatorem w ja tym, oh, bezstronnym. Ja nie wiem kto, a wiem, że ktoś z ekipy mówi, że coś nie podoba się i trzeba się zastanowić, czy to prawda, czy to nieprawda, jak to zmienić, jak to naprawić, jak polepszyć relacje, nie? Wydaje mi się, że to jest bardzo mądre, bo przy takiej ilości osób, z którymi współpracujesz, no to bardzo łatwo się w... na minę, że, że masz za dużo tych osób na, na, na swoim Oczywiście. karku mora, moralności, tak? Mam dobre pytanie. Teraz sobie wyobraź, lecimy na kol nagrania kolejnego, znaczy ty lecisz sobie z ekipą na nagranie kolejnego klipu, lecicie pięknie w samolocie, silnik No. Macie dwa spadochrony. Bierzesz ty i kto jeszcze? Oku. Musisz powiedzieć. Losujemy butelką, nie biorę ja, losujemy wszyscy butelką. Musisz wziąć osobę, weź osobę, która najbardziej... Kręcę naj... butelką i biorę... Zakręciłbyś butelką? Nie, dobra, Do, mam wziąć jedną? Biorę werkę. Tak? No, mimo wszystko. Jednak miłość, to, to serio? gdzieś tam. No nie bo powiedziałeś ekipa i od razu miałem w głowie. No właśnie, a czemu najpierw chciałeś zakręcić butelką a no nie bo... wziąć werkę? I... Ku... No. Nie związek? Nie no zapomniałem. Automaty... zapomniałem, w sensie powiedziałeś ekipa, to pomyślałem o wiesz. o widzę, że tutaj najpierw ekipa no... jest emocją, ekipa nie, jest najważniejsza. Nie, to, była twoja wina, powiedziałeś ekipa, to ja pomyślałem o jakby w a kategorii. Nie ekipa nie jest w ekipie? Jest w ekipie, ale pomyślałem o, o każdym o, na równi, jako o ekipowiczu. Okej. Okay. Pomyśle... Ciężko, ciężko by mi byłoby mi wybrać z ekipowiczów, no ale jak miałbym wybrać, ten wybrał werkę. No. Jak miałbym wybrać później. A poza werką? Chyba wziął butelkę i postawił trąbę i wujasa naprzeciwko siebie. Yeah. Niech kręcą. O nie! No to musieliby zagrać 3-4 chłopaki. Czyli jest silna tak, relacja tutaj. Werkę byś wziął tak, też do spadochronu. Tak, do tak, spadochronu. Tak. tak. To teraz. No. I bym wyciągnął GoPro i nagrywał. Serio, w sensie. Serio, jak, jak, jakby coś się działo w samolocie, to ja bym wyciągnął GoPro i bym to nagrywał. No. Teraz wyjadę trochę hamową. Trudno, ale. Albo Naj telefonem. Najwyżej mi strzelisz, ale czy uważasz, że związki są skuteczne w mediach? Co znaczy skuteczne? Skuteczne to znaczy skuteczne w socialach, że pływają dobrze? Pływają na Instagram, YouTube, wyświetlenia, wyniki. Wiesz, byłbym głupcem i kłamcą, gdyby odp gdybym odpowiedział, że uważam, że nie, albo że nie wiem, że są dobre. To jest pyta pytanie z kategorii tych oczywistych, żebym łatwo mógł zmienić wątek. Czy uważasz, że związek z Kingą dużo ci dał? Oczywiście, że tak. Bo mi się wydaje właśnie, że w chówku, ja powiem ci szczerze, Oczywiście. że... Oczywiście, no ja pozorom... jestem mega wdzięczny. Wiesz, jak my mieliśmy nawet swoje ostatnie spotkanie, na którym byłem tam właśnie ja, była Kinga i ona wtedy w ogóle... To było po tym, jak wrzuciłem ten swój film z wyjaśnieniami. Ona go wtedy nie oglądała jeszcze. Ja jej właściwie powiedziałem to samo co tam. I, i, I wiesz, przy tym było mnóstwo emocji. To było trudne strasznie, ale, ale musieliśmy takie ostatnie spotkanie zrobić, żeby tam też zamknąć kilka już takich typowo YouTube'owych spraw, bo mieliśmy jakieś tam współpracę, mieliśmy mieć wspólne później. Trzeba było to jakoś rozwiązać wszystko. I yy, ja jej to powiedziałem. Ja jestem. Oczywiście, okay. że tak. To był. To jak już tak mówimy o tym e, tak trochę bezczelnie biznesowo i tak hamsko, to był jeden z elementów, który pomógł mi być tu dzisiaj w tym miejscu. Wbrew pozorom, szczerze, mi się wydaje, że też tak polecę totalnie materializmem i tak, no, tak dalej. Załóżmy z góry, że jesteśmy takimi -mi tylko przez ten czas, tak, żeby to powiedzieć. To ja jestem biznesowym i stwierdzam, że. Ona była jednym z tych paru kluczowych elementów, jak Merol, jak dom, jak stworzenie ekipy. To Kinga była jednym, tak równie, równ, jednym z tych równie ważnych elementów. Tak mi się wydaje. Tak, ale właśnie zobacz, przywołałeś Merola. Nie, nie wiem, czy wiesz, ale ja byłem. Ja uważam, że byłem, i to też, to też jest takie mocne, że byłem jedną z tych osób, która przełamała w Polsce to takie. Nie pokazuje swojej swoje fury, bo jest droga i będą ludzie. Wiesz o co chodzi? Remek miał mega długo swojego Mustanga i go nigdzie nie pokazywał. Nigdzie. I dopiero jak ja pokazałem swoje auto, mhm. to Remek pokazał swoje, bo zobaczył, że okej, okay, da się o tym mówić w ten sposób, żeby. Wiesz, i tu próbuję pokazać, że jakby te wszystkie rzeczy, one mega pomogły, ale mhm. jakby cały plan zbudowany wokół tego, to był ten master, który jakby był potrzebny, żeby te wszystkie czynniki połączyć i żeby one zadziałały ze za sobą, nie? Ale widzisz, z tym Merolem to akurat śledziłem to wszystko i to nie było takie do końca, do końca oczywiste. Akurat wtedy to był ostatni punkt, w którym ja jeszcze jako twórca miałem takie. Nie, no, fris ogarnia, ale chyba robi błąd, chyba za dużo tej kasy rozsiewa, bo w komentarzach rzeczywiście były komentarze, że ej, kurwa, dziesiąty film z jeżdżeniem Merolem, z, wujką, z wujkiem, z babcią no. widzem. I rzeczywiście był taki okres na ciebie, kiedy ten Merol był wszędzie, było go aż za dużo, no. aż te filmy wydawały się takie na siłę, że ej. W sumie to wziąłem w Leasing Merola, nie, mam do końca. zapłacić wy... ten, tak, trzeba musi, spłacić. Się, musi się miesięcznie zwracać z raty. No I, i dobra, to nagram jeszcze z tym i z tym, i jeszcze parę razy jakiś uber i nie było tych filmów na siłę za dużo z tym merolem? Kurde, no powiem ci, że nie, wiesz czemu, no bo ja się strasznie rałem z tym. Wyobraź sobie, że wyobraź sobie. Wiesz, ale to też jest mocne, że ja ci dam taki argument i nie możesz zaprzecić. No wyobraź sobie, że pochodzisz. Wychowałeś się na osiedlu, jesteś z totalnie zwykłej rodziny, wiesz, twoja mama e, pracowała sobie w przedszkolu, tata w jakiejś tam firmie, totalnie zwykła rodzina, starczało wam na jedzenie, ale e, wiesz, na, e, jakby jak dostaliście komputer, to razem z rodzeństwem na spółę wszyscy, tak to wyglądało i taka przeciętna rodzina bardziej i wiesz, nagle jest taki sukces I, i, i jakby i, ja starałem się w tym być maksymalnie świadomy, Rozumieć to, że muszę jeszcze bardziej pracować i go wykorzystać. I odbierasz auto z salonu, stary. No ja raz się jak nigdy. Ja byłem no tak. tak mega podjarany z tym, tak byłem po prostu, tak się cieszyłem, że pokazywałem to w ten sposób, nie. Okej, okay. czyli po prostu podjara też sprawiła, że... Już nie mogłem pozwolić na to, żeby, wiesz, że kupiłem, e, kupiłem znaczy podpisałem ten leasing, będę płacił tą, tą ratę teraz i, 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 i co, wrzucę ten film? No nie, no trzeba nie, no, było no to musiała, jakoś musiała, wrócić. Musiała wiedzieć, co straciła. Kamski <laughs> <laughs> no, żarcik, to już dalej jestem no, w rolnie, ja. Już bardziej chodziło o ten leasing, nie? Jakbym okay. miałem wybierać coś, to bardziej o ten leasing, żeby się zwracało w jakiś sposób. Wiem. Sama świadomość, że okej, okay, tyle płacę, to chociaż nagram ten film, żeby... Coś tam robić content z tego. Stary, nie planowałem zadać tego pytania, ale właśnie mi się przypomniało, bo słyszałem dobrą plotę i aż zapytam na wizji, bo jest idealny moment. Słyszałem, że w ogóle ty z tym rolem miałeś ten problem, że miałeś ten easing i wyjeździłeś limit kilometrów, on stał w garażu ileś czasu. To jest prawda, czy nie? Ale kogo tak słyszałeś? A słyszałem skądś. A nie, to nie powiem ci, skąd słyszałem. Yy, znaczy, to jest półprawda Okej, okay, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że yy, ja niby mam ten limit kilometrów, ale po... Każdy kolejny kilometr nie jestem jakieś super drogie i yy, faktycznie na początku mega szybko. Bo to jest tak, że ja nie mam limitu, nie wiem, rocznie, tylko w 3 lata mam mieć tam, nie pamiętam, czy tam 60 czy 40 tysięcy, nie wiem na ile podpisałem to, bo już nawet nie patrzę na to, ale. Yy, yy, faktycznie w, w pierwszym okresie, jak, jak tego merola odebrałem, to tak pędziłem z tymi kilometrami i tak w pewnym momencie stwierdziłem, kurde, za szybko idę. Bez sensu dopłacać, to trochę mnie nim będę jeździł, ale je, jak potrzebowałem, to jeździłem. To nie było tak, że okay. dobra, jadę teraz uberem, <laughs> tylko po prostu po prostu starałem się ograniczać trasy mm -hmm. o, w ten sposób. I to też było wygodniejsze dla mnie dla moich pleców szczególnie, bo te trasy Merolem nie są naj... Przyjemniejsze. W ogóle trasy dla mnie każdym samochodem nie są najprzyjemniejsze, Okej, okay. no myślałem, że akurat Merolem to się lubisz karnąć. I, I się dziwiłem... fany funny fact! Fris nie przyjechał Merolem. Przyjechałeś Uberem. Do, do Warszawy byłem... Byłem raz w życiu w Warszawie Merolem. Raz w życiu. Okay. A I ch chyba I chyba coś musieliśmy... Musiałem chyba nim być, bo musieliśmy coś nagrać. Nigdy nie jeżdżę do Warszawy Merolem. Czym ty tu przyjechałeś? Pociągiem. Tutaj, tutaj, do tego miejsca? Uberem. Okej, okay, ale... XM? Selektem? Nie, zwykłym. Żartujesz? Ale Lexus po mnie przyjechał, na no, zwykłym, tak Co ty wjadasz? Cieszyłem się, no. Poznał Cię? Nie, nie. To dobrze. W Masterze teraz nikt nie poznaje. A, to gate. Słuchaj, to już kończymy. To są takie fajne pytania końcowe, ale na przykład. w wyłączałem się jutro. Co robisz? Wołam Wujasa. Mówię, że jest przypaw. <laughs> Mówię, że wyłączyli nam y, internet na świecie, wyłączyli YouTube'a. Instagrama i Facebooka też Jest problem Więc tak Wołamy całą ekipę Siadamy razem i zastanawiamy się Co my umiemy robić Tromba podnosi rękę Ja otwieram salon tatuażu yy, Vera podnosi rękę Nie wiem Salon kosmetyków Zbieramy cały hajs jaki mamy I to robimy okay. Ja mówię, jestem, uważam Bystry i, i, i chłopaki u nas są, i panie, ogarnięci, otwieramy studio filmowe. Robi, spółka zostaje. Spółka zostaje, robimy dalej to, co mieliśmy robić. I, I tyle. I tyle. Myślę, że w tym momencie, jakby się to stało, to bym wkłócił się na Maksa i powiedział: Dobra, panie. Stary, bo wiesz, Damy radę. Może się tak stać. Wtedy Ale się... jakby się tak stało rok temu. To bym osiał, obsrał, nie? Okej. Okay. A teraz macie taką poduszkę finansową bezpieczeństwa, że jesteście w stanie coś jeszcze odpalić, jak, jak się wszystko posypie nagle tak, z dnia na dzień. Tak, tak. No teraz, teraz już jesteśmy z jest tym dużo bardziej spokojni. Okej. Okay. Okay. To jeszcze tak na koniec. Co byś no. mi doradził jako inwestorowi? Aż zobaczę, czy jestem na plusie czy na minusie. Mam 1000, wrzuciłem 1700 złotych, zobaczymy, ile mam teraz. No. Zarobiłem, uwaga, chwila prawdy. Żebyś wiedział, kiedy wszedłem, wszedłem w dzień, jak wrzuciłeś film, od razu poznałem, ej, jako YouTuber mam tą informację jako pierwszy. Okay. W sensie wiesz, że szybciej mam informację o tym, że wrzuciłeś taki filmik i tak dalej, co myślę, od razu po tej 15 do 16 działa kurs giełdowy, szybko wejdę, wrzuciłem sobie. Do tam 17. Przy... E, do 17 chyba nawet, no. no. E, wrzuciłem sobie 1700 chyba, no mam 2,5. Z 12 zł na 15. Co byś. Mi... Mam 16% na plusie, ale fany fakt jest taki, że miałem tych procentów na plusie około. O, Jezu, chyba mieliście w piku 22-3 zł, coś takiego. Był taki pik. Był tak. taki pik. Ja On sobie... był właśnie zaraz po wrzuceniu, tam na koniec dnia. Tam wywindowało się pod koniec dnia. A widzisz, myślałem, że właśnie po, po tym utworze wam to buchnie, a ja nie chcę coś buchnąć. Znaczy, dalej jestem na plusie, nie mogę narzekać. Zależy, jak na to spojrzysz, zobacz sobie na wolumen. Tam jest bardzo duży wolumen, czyli dużo się dzieje na tej, na tej mhm. spółce. A to dobrze. Mhm. To dobrze, to znaczy, że ktoś sprzedaje, ktoś kupuje, ktoś się pozbywa, kto, kto chce się pozbyć, a ktoś, kto chce dokupić, czy się dokupuje, a kurs się trzyma yy, na tym samym poziomie, albo trochę wyższym. Więc to jest dobry znak, to jest dobry znak. A, dobra, ja już skończyłem, szczerze, ale to tak nie chcemy się rozchodzić. Kochani, w ogóle nie było dramkowo, nie? Nie chcesz zadać jakichś tutaj pingannych pytanek, kurczę. Słuchaj, stary, bo... Ja Ja jest, bo aż miałem tak, że aż, aż chciałbym odpowiedzieć na niektóre. Tak, no. ale w, dramkowe w kogoś, czy dramkowe w ciebie? Nie wiem i to i to. Stary, proszę bardzo. Nasz podcast może służyć również Byłem do tego... Ja pewien, że o Kaspra zapytać i go chciałem pochwalić a oficjalnie wreszcie, a nie miałem okazji. Kacpra błyskiego? Tak. O, pochwal, proszę bardzo, to jest idealny moment. Tak. E, otóż e, bo właśnie oglądałem podcast mm. i to co Kasper mówił to mm. była prawda, że byliśmy u niego tydzień czy tam dwa po tym wcze, przed tym, nie pamiętam jak to było, mm. jak, 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 jak my wrzuciliśmy tam tą bekę z tym straniem. E, tylko wiesz, to było, to było, tamta sytuacja wyglądała tak, że to jak Kasper się zachowywał na żywo, to jest jedna sytuacja, a jak później w internecie, to jest druga. Ja po prostu, ja uważam, że wiesz, jak my tu gadamy fajnie, jest, jest git, to jest git, ale jak ty byś coś... za trzy dni, to ja nie miałbym problemu, żeby się zaśmiać z ciebie, no. Wiesz, u nas w ekipie jest tak, że jak ktoś... to, od... to my się z niego śmiejemy, no. I to było dokładnie tak samo, wiesz, Kasper odwalił jakieś, cała otoczka tego była taka... Ale co, Crashera? No tak, to był chyba wtedy crusher, tak? Tak, Ale co ci. W sensie, okej, okay, bo zarzut Kaspra polega na tym, to, to już brniemy, już jak chciałeś, no to to balczmy no ja, na argumenty, ja, fryzjon. Ja mówię, ja tutaj mam pochwałę na końcu, także chętnie. Dobrze, no bo słuchaj, no bo Kasprowi chodziło o to, że jesteś u niego, tak? Jesteś w Team X, jesteś u gości. Tak. Mówisz, że fajna piosenka, wszystko spoko, a potem typowi mówisz. Ale wiesz, właśnie, mówisz, że fajna piosenka. Ja tego nie powiedziałem, wiesz co chodzi, to jest okay. takie, to jest, tam było stary 20 osób, Kasper jest w stanie powiedzieć, że to byłem ja, moim zdaniem, jakby tu siedział, nie potwierdziłby, że to ja powiedziałem, że było spoko. Okej, okay, ale nie uważasz, że Bo jest... wydaje mi się, że ja do tego podszedłem na zasadzie, okej, okay, no spoko, że robisz. Dobrze, fajnie zrobiłeś czy nie fajnie zrobiłeś, koledze? Uważam, że... Puściłbyś nutę te zasrania jeszcze raz czy nie? tak. Uważasz, że to było śmieszne i. Uważasz, że to było śmieszne. To gdzie tu jest pochwała dla Kaspra? Zaraz będzie, bo uważam, że to było niepotrzebne. Obeszłoby się w tym filmie bez tego, ale prawdziwe. Tak wtedy czułem, czułem, że to jest cała ta otoczka Kacpra, nie sam kawałek, otoczka, to jak on się zachowuje, jak on mówi, że to była dla nas straszna beka. Jesteś trollem. Wiesz, co chodzi? Jestem trollem fuj. Bo widzę, wiem o co ci chodzi. Ja mam tak z Josim, że ja widzę, jak ktoś tak strasznie się pucuje i lansuje, tam takie masz mu ochotę. Ochotę tak, mu tak personalnie, ale tak szczypnąć. A ty jeszcze wiedziałeś, że go to zakuje. ty jeszcze wiedziałeś co. Ale stary, i no właśnie. I ta reakcja to była wiedziałem, jak na to zareagować! Żeby, wiesz, że właśnie, no, no kurde, no ja w tej sytuacji od początku wiedziałem, że jeśli Kasper odpowie, to on się, on się po prostu w tym wszystkim... Zagubi. Ale Jeszcze chyba... bardziej. Jeszcze bar On sam będzie walczył ze sobą, bo ja zrobiłem swój bekę i ludzie wiedzieli, że to jest beka i nikt nie powinien się o to spiąć, jedynie co mogłeś, mogłeś się spiąć o, o to, ale na zasadzie, wiesz, tak jakbyśmy tu siedzieli, oglądamy sobie ten i wiesz, ktoś powiedział o tobie ja, ja bym powiedział, nie no w sumie śmieszne, no ale mógł tak nie mówić, nie, w sumie chamsko, tak powiedział, ale bym ci jednocześnie doradził, lepiej o tym nic nie mów, bo no? wyjdzie, że się spinasz i że jesteś, wiesz, no debilem, a to jest beka i ja bym tak samo doradził ekipowiczom. E, a że Kasper, wiesz, to ten. Ale dążę do tego, że właśnie brakowało, mam wrażenie wtedy Kacprowi takiej e, pokory. To gdzie tu pochwała? Bo stary. Teraz jest ta pochwała. Okay. I teraz uważam, że ją ma. Okay. Po tym co powiedział tutaj, uważam, że zdobył tą pokorę. Co w się sensie, u mnie tutaj? Tak, po, okay. tym, po tym występie uważam, że zdobył tą pokorę zrozumiał, o co w tym chodziło. Czułem, że on to rozumie, o co w tym chodziło, że właśnie ta otoczka była zła cała. I, i ten atak to była beka w tą otoczkę, nie w tą piosenkę. Ja miałem w dupie tą piosenkę. Stary, ta piosenka mogła być zajebista, bym powiedział tak samo, bo ta otoczka była tak źle zrobiona po prostu. Więcej takich trollingów, podoba mi się ten koniec w ogóle. I wiesz, ja... wiesz, wiesz, o co chodzi, ale my, my często to nie zostało zauważone. Z było. Z... Ale, ale stary, z Błońskim też było, kolejne były, ale to nie zostało zauważone, przecież Eee, stary, tam u was w filmach, to jak już tak lecimy, tam naprawdę... Jest na. Bo... Trolingów, Ale tam jest... Nie trollingów, jest, stary! A tam, tam jest tyle inside joke'ów, tam jest... Między kadrami tam dużo rzeczy można zauważyć, które mi się nie zgadzają z tym, co, się, co mówiłeś dzisiaj na podcaście. Nie zgadzają? No. Nie powiedziałbym, że się nie zgadzają, raczej się wszystko zgadza, ale trollingów i inside joke'ów jest dużo. Tak? O, że ja piję alkohol? Nie. Że ja coś palę? No. Papierosów nie palę. Tam ponoć jakieś lolo było kręcone na jakimś filmie. To też jest... To... Nie, ja tam zwijałem taśmę klejącą A, na filmie. Okay. Serio, to, to, to jest fake news. Ja tam zwijałem... Ta... Naprawdę, jak się przyjrzysz, zobaczysz, że mi się tam... Ręce kleją strasznie. Serio, tam było okay. widać, jak mi się palec klei, możesz sobie włączyć tego co nawet teraz i przyznasz mi rację, to była taśma klejąca, my zwijamy ją, żeby przykleić coś na przykład, jakbyś to chciał przykleić mm. tutaj, to, bo nasza taśma jest mocna, jest serio zajebista. A nie, nie no, tak dawaj te dramy, bo ja, ja kurde, ludzie będą chcieli strasznie o tym posłuchać, ja, ja mogę się pośmiać, coś. To... jeszcze a propos ogóle... tych inside daj mi dokończyć, Kacper Błoński zrobił te swoje filmy, swoją ekipę i on tam mówił, Cześć, jestem Kasper Boński, a to jest coś tam. I my to podłapaliśmy i my też to wałkowaliśmy w filmach, też się śmialiśmy z tego, ale tego nikt nie wyłapał jakoś tak mocno. Ale właśnie czasem jest tak, że bardziej wyłapią, mniej wyłapią ludzie, ale myślę, że ci co nas oglądają, to czują, że my właśnie to nas lubią, no. od nas, to ludzie, że my jesteśmy tymi trollami, ale co jest fajne, że to nie jest tak, że my trollujemy tylko innych my też trollujemy przy w... siebie śmiejemy się z siebie nawzajem, wiesz nie mamy problemu żeby wyśmiać Pateca Patec nie ma problemu żeby wyśmiać Majka nie mamy problemu żeby się śmiać ze mnie nie mamy problemu żeby y, y, mówić do Majka przydządz i go trollować wiesz to jest właśnie w nas to jest uważam takie nasze flow, że my, okay. my, my tacy jesteśmy po prostu, nie? Spoko. W ogóle zajebiście, miło mi, że wiesz, słuchałeś na przykład Bońskiego i tak dalej, bo się nie spodziewałem. W sensie czy ty, 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 myślałem, ja że w ogóle nie właśnie, masz czasu. Ja się fmiałem strasznie, bo oglądałem każdy, ja oglądałem każdy twój podcast. Każdy cały. I ja się tak bo ka w każdym podcaście mówiłeś. Coś o mnie i mówiłeś, no, Friz, na pewno tego nie oglądaj. Mówię, znowu. <gul> <Kul> I kazałem trąby tu powiedzieć, żeby właśnie ci powiedział, że oglądałem. Stary, a tym mnie zdziwiło. No ty jest ale rzeczywiście ja to, Oglądasz wszystko, jakby, chyba. Nie, nie czuj się takimś wyróżnionym, nie no, się. Co mam poprawić? Ale y, y, uważam, że teraz jest spoko Już jest okay. fajnie. Po, na początku. Nie pamiętam już, co tam miałeś do poprawy. Były rzeczy na początku do poprawy, ale je wychwyciłeś. Dobrze, że czytasz komentarze. Ja czytam wszystkie komentarze, wsz wszystkie komentarze, wszystkie lajkowane przez 10 minut. Mhm. Później że mi się nie chce zjeżdżać U każdego, więcej. nawet nie na swoich filmach, tylko... Nie, nie, A, na, na, na swoich, swoich filmach na pewno u każdego, u każdego jak yy, widzę, że zrobił jakiś mocniejszy film, wchodzę i patrzę też. F... Ja ogólnie oglądam bardzo dużo polskiego YouTube'a. Wszystko oglądam, nie? Jak nawet, nawet nie oglądam filmu, to czasem patrzę, co ludzie piszą, bo po tym nawet da się poznać dużo... Yy, co, co się tam działo? Okej, okay, to jeszcze jakieś rilka smaczki, na które chciałeś odpowiedzieć? Coś, może z Disem, może co z Disem? No nie wiem, że go tam wyzywaliście jednego chłopaka i potem mówię. Ale wiesz, my przy Disie nawet lubiliśmy sobie. Disa, no przecież to jest taki mem, że nie da się go nie lubić. Nie, czasem, no stary, no. on się prosi. Znaczy tak. teraz teraz już właśnie teraz od pół roku ani razu nie powiedziałem od D. Ale jeszcze kiedyś, no była beka straszna, no my mega to, wiesz, przy Dishie, Dish się na nas raz obraził tam w ogóle yy, przez to, że my go za bardzo tam yy, w filmach ten, za dużo tego było, uznaliśmy, że, oczywiście my uznaliśmy, że Dis, no masz rację. I przestaniemy, ale przepraszamy cię, ale nas to fkawi, wch... no. Friziol, zróbmy to dla Disa. Zrobisz to ze mną. Coś się kończy, coś zaczyna. <noise> nie, no, odpuśćmy. No. W sensie mnie to już. śmieszna ekipa, trolla. Nie zrobił. Myślałem, że mi odpowiesz. Jestem Wie, naprawdę. Nie, jakiś bardziej świeży memik, nie? Jakich ciekawych osób, to może największy wróg błońskiego, co myślisz o Dubielu? Bardzo w pozoziomal. Dubiel, prywatnie mega w pozo. Dubiel ma taką, e, taką swoją, swoją e, wadę, że często podejmuje decyzje w emocjach, czasem za mało pomyśli, zanim coś zrobi, i to powodowało te wszystkie jego dramy. Bo jestem pewien, że nie jeden z nas miał w rękach, e, że tak powiem, podobny materiał, który Dubiel upublicznił, a żaden z nas tego nie zrobił. E, czy tam mógł mieć podobną no, 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 dramę i no tak to. dalej? Wiesz, e, po prostu, nie? Mhm. Tyś... Ludzie też pytali, ludzie są ciekawi na przykład twojej opinii na temat, nie wiem, kamerzysty. To mam w komentarzach. No, teraz. co myślisz? No, uważam, że postrasznie. Od... W ogóle my, my z kamerzystą i z Kurzweilem nagrywaliśmy kiedyś filmy. No nie? Ta. Parę zrobiliśmy rzeczy, ale to było. Cześć, jeszcze... co wy robiliście? Przypomnijmy. My tylko. robiliśmy taką akcję, w której schowaliśmy telefon, wszedł film, ludzie tego, filmu, ludzie tego telefonu szukali, później był następny film, kto znalazł. Tak, było go, wygrał, coś takiego, no. No? I to też było takie shady trochę, bo właśnie kamerzysta chciał mnie przekonać, żeby. To ustawić. Okej, okay, że ktoś znajduje się kolega. jakichś ja kolegów. Powiedziałem, że nie ma, ch... nie, i że robi to normalnie. To ja słyszałem historię. Ale oni, o... ale oni wtedy jeszcze byli tacy w miarę git. Oni naprawdę wtedy jeszcze nie robili tak tak po... rzeczy takich, wiesz, które są moralnie takie strasznie złe. Nie robili tego. Wtedy robili takie śmieszne rzeczy. Bardziej ten Król był takim testerem wody. To było jeszcze nawet zabawne. Tak. Było to wszystko czy w porządku. Ty też wtedy z nimi nagrywałeś. Tak, tak. Wtedy jeszcze ludzie się z nimi w miarę trzymali. To było zaraz przed tym, jak był w mniej więcej i w tych już y, innych rzeczach, które tam już zaczynały być, te shady, wszystkie takie tematy, nie? I ja z, nim, z nimi wtedy faktycznie nagrałem, nie? Z punktu widzenia takiego biznesowego to było git, a później no, to już to szło w takim mega złym kierunku i, i to, już się, to już na to się źle patrzyło. Wiesz, jak ja najbardziej sobie przypominam ten film z bananami. To był dla mnie tak popularyjny film, w którym y, kamerzysta, on śmieje się z tych ludzi którzy zbierają te banany, A było ale wieczne, on, ale to było ale tak on nie śmieje się, on, on nie śmieje się, wiesz, tak jakby, że robią śmieszną rzecz, tylko on śmieje się z nich, że, że oni się na to zgodzili, tak. że są takimi debilami. W sensie, ja nie uważam, że są, ale on swoim śmiechem Było czuć w jego śmiechu, że on po, tak myśli Pogardę do tych ludzi Oczywiście, to było dla mnie tak, stary, niszczące To było tak złe Albo co temu ziomeczkowi, temu niskorosłemu robili Jak go przebrali z tego smerfa Z jednej strony masz takie, że trochę cię to bawia Z drugiej strony wiesz, że to nie powinno stary, nie? Tam było, Czujesz się wiesz, źle z tym strasznie Tam jakieś dziewięciolatki biegały Jakieś urodziny, tam w momentami Tam był gruby, naprawdę gruby młyn. Tam był pato, taki stream, że to jest chłopie koniec świata No i uważam, że że Wawrzy jak. Nie, nie wiem, czy można mówić jego nazwisko. Można chyba. Nie? No, u mnie mówiliśmy tak. No, uważam, że strasznie strasznie. No. Nagrabił sobie. Nagrabił sobie. Szkoda, że trochę bardziej się to nie odbiło. Oh, sorry. Że trochę więcej na tym nie stracił. Uważam, że osoby, które nieraz straciły więcej na różnych dramach a nie zasługiwały na to, żeby na tyle stracić, to uważam, że kamerzysta dużo bardziej zasłużył, a mniej, mniej na tym stracił. Mhm. Jakby, jakbyśmy mieli tak, takim być sądem, to on powinien dużo więcej, powiedzmy, oberwać e, za to, co zrobił tam. No tym, tak. Jakby nawet połowa z tych rzeczy miała e, być prawdziwa, a zwykle tak jest w życiu, że prawda leży po środku, to i tak... No, odjebał. W sensie ja też nie jestem święty, bo też z nim nagrywałem, ale my możemy sobie tak pozaczepiać ziomeczka, no bo co, no... Też nie możemy go tak kompletnie kopać, bo z nim nagrywaliśmy, ale z drugiej strony no, trzeba to przyznać. Na przykład słyszałem, że na jakichś tam planach to chciał wino wynosić, jakieś serie, bo były drogie ustawione no. pod Krużila, że w ogóle tam. No przypał zawsze był z nim przy tych nagrywaniach, że zawsze ustawka, że zawsze. No. Ale on miał taki content. A jeszcze z takich fajnych aktualności, o których miałeś wypowiedzieć powiedzieć, Co no myślisz właśnie... o walce? O walce? O walce o kontencie war... Wardengi, może? W ogóle Wardenga mega Glowa przeszedł. przeszedł. Nie, serio, to jest uważam jeden z przypadków, do których powinniśmy jako twórcy siąść, przeanalizować sobie i zobaczyć, e, jak on to zrobił, bo może nam się to kiedyś przydać, W jakim sensie? No stary, był dinozaurem totalnym, no. nikt się nie liczył z jego zdaniem, nikt go nie oglądał, wszyscy mieli go w dupie, zrobił jakiegoś, wiesz, było podejście na zasadzie dobra, chłopie, zrobiłeś psa pająka, nikt ci już nie ogląda, bo, bo to było worldwide, zwiralowało się, a w Polsce to w sumie nie miałeś po prostu fanbase'u i przeszedł taki glow up, że że, że, że tam... Y, Potężną ma jednak społeczność. No nie? Tak. Także to no, ogromne gratulacje. Ja na przykład to bacznie sobie śledzę i patrzę, nie? Fajnie, fajnie. No trochę beka jest dla mnie, to jest takie trochę memowe, bo. No pewnie bo teraz ogląda, Wardęga robi takiego, ciebie wie, takiego wielkiego strażnika internetu, takiego bohatera rycerza na białym koniu. To, I to jest dla mnie takie zabawne, że on jest zawsze tym, tym dobrym, tym, który dobrze wie, który zawsze dobrze zrobi, nigdy nie popełni błędu, wiesz, tak? tak tak taki robi wokół siebie taką otoczkę ludzie tak to odczuwają ja też jako widz i dla mnie to jest takie bekowe i memowe yy, ale oprócz tego spoko nie ale kibicowałeś mu no tak no zawiodłeś się tak. trochę wiesz yy, po, części, po części wpłynął na to że skupił uwagę Yy, z dramy na Werze na kogoś innego, więc yy, to też nam, yy, dla was wyszło na plus. W ogóle jest tak, w ogóle to jest teoria w ogóle, że dzięki w ogóle to ta drama zniknęła i ją zakopaliście totalnie. <laughs> no. Jest tak trochę. Tak, no, no, no. No skupiła no. się uwaga ludzi gdzie indziej na jakimś ciekawszym temacie, nie? Wiesz co, odniosłeś się. Jeśli chcesz coś jeszcze powiedzieć na ten temat, to spoko. Ja w tym czasie, to już żeby nie było, że cię nie pomęczyłem, ja w tym czasie przejrzę sobie komentarze od widzów, czy może coś Dawaj. jest uuu, no ludzie chcą znać takie rzeczy jak procenty Zoomów. To zdradzić liczby nie mogę, ale u nas działa to na pewno odwrotnie niż w wielu y, podobnych powiedzmy projektach. W, no właśnie w Warszawie, no bo tu jakby w Warszawie głównie są. Mhm. Odwrotnie, totalnie odwrotnie. W sensie ja uważam i Wujaz uważa, że największą rzeczą, jaką możesz, y, jaką, jaką żeby zmindsetować osobę, z którą współpracujesz najlepiej jak możesz, to żeby ona czuła, że ona pracuje na swój rachunek. A że to, 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 to co ty dostajesz, jest dodatkiem. I że ona oddaje ci swoją część. Okay. A nie, że ona dostaje... Część. Wiesz, o co chodzi? Okay. Żeby ona czuła, że, Czy... że to jest jej, ale się dzieli za coś, za jakieś rzeczy, że ty jej pomagasz, że dałeś jej sprzęt, że ogarniasz jej to, że ogarniasz jej tamto, że daje jej ogólnie yy, yy, jakby zasięg, ale żeby ona dalej czuła, że robi na swój rachunek. Mhm. Czyli I... starasz się tak skonstruować umowę, żeby osoba, która ją ma, mogła czuła, że się rozwija sama dla siebie, plus coś tam ci oddaje. Tak. Ok. No ma to jakiś sens. Ma to jakiś... Ciężko to zweryfikować, jak nie znamy procentów przede wszystkim, ale... Nie wiem, wydaje się spokojnie, pewnie tak jest. E, no, na razie ludzie z ekipy nie odchodzą, może oprócz tam jednej osoby. Szczerze, patrzę po tych pytaniach i na przykład delikatne czy niedelikatne? No zdawaj. nie. Niedelikatne? U, no dobrze. Niech Friz wypowie się o narkotykach. Co zapoczątkowały, y, co zapoczątkował temat? Truman i dawna asystentka Friza. Było D coś takiego. Wiesz co? E, w ogóle nie było żadnej dawnej asystentki Friza, to był fejk. Tak, ten film? Tak, tak. To był... Wygląda... Realnie. Ten, co gadała niby w samochodzie. Tak. Nigdy takiej osoby nie widziałem na oczy i nigdy z nami nie była, jakby. Okej. Okay. Czyli jeśli jest nawet Lik, to nie stamtąd. Nie, ale nie ma nie ma liku żadnego, bo e, nie wypowiadamy się na takie tematy. No bo sam rozumiesz. Myślę, że ludzie sami się mogą domyślić, e, dlaczego. Jasne, jasne. No. To jest zrozumiałe. Odpowiedziałeś sam za siebie. Najwyżej, przy... Najwyżej o tematy narkotyków przepytam jeszcze innych osób z ekipy tutaj, bo pewnie nie chcesz za nich mówić. Nie, nie, I oni też raczej. Raczej myślę, że żaden influencer nie będzie chciał o tym mówić, chyba że Popka sobie zaprosisz, to pewnie ci opowie. No. Nie ma sensu. Żaden influencer nie powinien o takich tematach mówić, no bo to może źle wpłynąć na, na jego wizerunek, jeśli, jeśli coś powie. A mhm. po co coś takiego robić, nie? Czy czytasz komentarze? Czy tam dużo tak? no Tak jak mówiłem, pod swoimi filmami bardzo dużo oprócz komentarzy, czy tam różne grupki, czy tam wykopy, różne, czy tam artykuły na swój temat, na temat ekipy, na, 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 na temat całej ekipy. Oj, można prze. Oj, to też jest, to jest mocny temat. No na wykopkach można poszukać. Wykop jest jest zajebistym serwisem, bo bo tam zawsze wszystkich wyzywają z nas, całej ekipy, i ja, ja na przykład uwielbiam. W sensie lubię serio poczytać, jak tak nas cisną. Bo część rzeczy jest mega śmieszna, a z części rzeczy naprawdę da się coś wynieść. W sensie, kurde, jak do, do tego podejdziesz tak z otwartą głową, to naprawdę z niektórych rzeczy można wyciągnąć jakieś wartości, które później wykorzystać w przyszłości. Naprawdę. Nie wkurzają was czasami, że są za wścipcy, że wiemy, jakieś dziwne foty. Jakieś... Wiesz, co no, często wiesz, no to. Niektórzy z ekipy, niektóre osoby do tego podchodzą bardziej, bardziej personalnie. Ja jestem trollem internetowym, wychowałem się w internecie, chłopie, ja w, w, w serio, ja się wychowałem w internecie, chłopie, siedziałem całe życie tam, więc totalnie mnie to nie rusza i czytam sobie to na zasadzie beka yy. i tyle, nie? Jasne. Wiesz no, ja byłem tą osobą, która jak wyszła akcja z Martą, że ludzie zaczęli coś tam, wiesz, pisać, że Murcix, y, że ona y, za dużo imprezuje i tak dalej, ja mówię Murcix, jedna prosta zasada internetu, razem z Patecem to mówiliśmy Jak nie możesz z czymś walczyć, przejdź na ich stronę, zacznij sama się z tego śmiać A było, w ogóle Murcix to ma jakąś grupę fanów w ogóle, jakieś stulejarzy swoją I teraz wiesz, Murcix wrzuciła TikToka z Patecem i jest zajebiście, no bo jest beka, bo to jest śmieszne, trzeba się z tego śmiać. Wiesz, ja się spiąłem do olka, jakieś ego moje wyskoczyło, w tamtym momencie się pokazało, byłem debilem w tamtym momencie totalnie. Moje usprawiedliwienie nie jest takie, że byłem głodny, ale to jest nieważne, bo byłem debilem. Ale co można zrobić? No nic, no beka chłopie, wyszedłem jak debil. Sam się z tego pośmiałem, sam zrobiłem z tego mema i w każdej sytuacji tak zrobił, nie? Wiesz, przyfarbowałem psa. Po, akcjon, nigdy bym tego nie zrobił. Zorientowałem się, oczywiście, tutaj zanim wrzuciłem to, że to jest. Po... i powiedziałem, że to jest głupie, nie róbcie tak, no ale. no co dzisiaj mogę ja się z tego zaśmiać, że byłem głup, głupkiem po prostu. Widzisz? Tak trzeba robić, wiesz? Jak nie możesz z czymś walczyć, Przechodzisz na ich stronę i jest zajebiście Śmiesz się. się razem z nimi. To jest piękne zakończenie, bo to trochę wyjaśnia. Też to jest jeden z głównych aspektów, dzięki któremu jesteś tu, gdzie jesteś, tak mi się wydaje. Że masz te dobre podejście do takich dram, że jednak jesteś tym filarem, mówisz, no tak odpaliśmy stało się trudno. I na to nie ma argumentu. Nigdy to, nie ma na to argumentu. No nie ma, no ale taka jest prawda, wiesz, no to jest. Takie mu uważam prawdziwe. no. Zagiąć spróbujecie jeszcze prywatnie. Ja ci dziękuję za rozmowę, bo <laughs> naprawdę już gadamy z półtora klocka, e, półtora godzinki, więc nam to wystarczy, tak mi się wydaje. No, chyba że jest jeszcze ktoś, kto cię tam zdenerwował i chciałbyś go tutaj nie, nie. wywołać do odpowiedzi. Nie, raczej nie denerwuję zbyt dużo osób, wiesz? no tak raczej pozytywnie podchodzę do wszystkich. No, chyba że ktoś nie coś, no, ale tak jak kamerzysta, no ale to nie ma teraz takich sytuacji. Albo widzą, możesz coś spinnąć ja tylko ekipę znam nie, nie znam stary dla mnie to jest niesamowite ja przyjeżdżam do Warszawy widzę się z Marcinem Dubielem i wiem wszystko co się dzieje w Warszawie wiesz o co chodzi on mi opowiada ten Marcin jest w oku, on wszystko wie chłopak on akurat on jest w wie, ja uwielbiam my przyjeżdżamy i wiesz siedzę i słucham dobra powiedz mi co ten co tamten my nic nie wiemy Jestem, i to jest też zajebiste w Krakowie że żyjemy sobie swoim życiem i nas w ogóle te sprawy wiesz nie dotyczą i nie wchodzą nam na banie nie szkoda dużo tracicie wiesz jakie są fajne imprezki czasami a, my mamy lepsze. No nie wiem, nie, w domu TikTokerów nie byłeś. Czasami, czasami, nie. czasami tam się różne rzeczy działy, no tak? ale to, to może się kiedyś przekonać. Dzięki wielkie Ryu. Dzięki. O, I do następnego. Do następnego, trzymajcie się, Elo.